Bardzo proszę o zajmowanie miejsc, o zachowanie ciszy. Kontynuujemy sesję Rady Miejskiej. Witam serdecznie na sali radnego powiatu pana Henryka Dunasa. Dziękuję bardzo za przybycie. I bardzo proszę, jeśli pan chciałby zabrać głos, co w powiecie dla Kożuchowa i to, co w ogóle słychać, to bardzo, bardzo proszę. Dzień dobry, witam szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, panie wiceburmistrzu, nie ma, członkowie zarządu, zaproszeni goście, pracownicy urzędu. Dziękuję serdecznie po raz kolejny panie przewodniczący za zaproszenie na Radę Miejską. Patrzę, 9. Rada, tak, sesja Rady. Myślę, że będziemy brali czynny udział jako radni powiatowi. Dzisiejsza rada nam się nałożyła z radą powiatową. Co prawda byliśmy na godzinę 9, ale jesteśmy sprawni i coraz sprawniejsi, bo jak państwo widzicie, jestem już tutaj u was na sesji gminnej. Jest, powiem, w Radzie Powiatu, no były zżyte, jak wiecie państwo, z mediów, z przekazów, problemy były, pomału to się wszystko normuje i ma być dobrze. Zostaliśmy powołani jako radni w służbie mieszkańcom i do tego będziemy dążyć, tak? Korzystając tutaj z okazji, chciałbym serdecznie w imieniu radnych powiatowych gminy Kożuchów złożyć najserdeczniejsze życzenia zbliżających się świąt wielkanocnych. Dużo, dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Także w imieniu marszałka Stanisława Tomczyszyna też życzę wszystkiego dobrego. Zapowiadał, że jak będzie przy okazji jakaś możliwość, też na pewno na Radzie tak gminy zechce wziąć udział. Dziękuję serdecznie. Na ręce jeszcze przewodniczącego przekażę skromny upominek świąteczny. Widzę, że nie macie zegarka, tak? Zegarka na sali obrad, dlatego panie przewodniczący taki skromny upominek przekażę, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś by chciał zadać pytanie panu radnemu powiatowemu? Jak będzie starostą, tak? Jeśli nie, to jeszcze raz dziękujemy bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Punkt 4. Sprawozdanie z prac burmistrza między sesjami. Zanim krótko przedstawię, panie radny, dziękuję za obecność. Proszę mi powiedzieć, bo ponoć dzisiaj mieliście podjąć uchwałę, czy miały być przesunięcia w sprawie ulicy Dworcowej kontynuacji. Czy coś podjęliście, czy... Powiem, było sprawozdanie kierownika Zarządu Dróg Powiatowych. Złożona jest interpelacja i ustna na ostatniej sesji i dzisiaj też została złożona na piśmie. Pan kierownik deklaruje, obiecuje, że zostanie to w najbliższym czasie zrobione. Fajnie, dzięki, bo tam jedna część chodnika, panie Heniu, no nie? Jedna część chodnika została zrobiona i teraz trzeba drugą. Dworcowa. Powiat. Drodzy państwo, ja tak szybciutko, bo przyjechali do mnie przedstawiciele wyścigu kolarskiego Bałtyk Karkonosze. Mamy organizacyjne spotkanie. Wyścig zagości do nas 23 maja. Drodzy państwo, 25 lutego u mnie w gabinecie odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Enea. Zapowiadałem, mówiłem o tym spotkaniu. Takie spotkanie się odbyło. Następnie 4 marca uczestniczyłem w następnym spotkaniu w sprawie NOF-u.
5 marca odwiedzili mnie przedstawiciele firmy Warbus w sprawie komunikacji miejskiej. Przedstawili kilka propozycji od częstej jazdy na linii Kożuchów-Nowa Sól, a także będziemy bardzo mocno musieli się zastanowić, ponieważ złożyli też propozycję, aby autobus jeździł przez nasze wioski. To jest tylko kwestia dopłat do takiej linii. Czekam na wycenę, mają przedstawić ofertę, wtedy całej Radzie przedstawię i zastanowimy się. Wtedy gdzieś tam ten argument dojazdu do miejsca pracy już może być zlikwidowany. Drodzy Państwo, 6 marca uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie reaktywacji lubuskiego słoneczka. Bardzo się cieszę. Na ostatnich zajęciach było już około 40 osób brało udział plus. Jeszcze, z czego jeszcze bardziej się cieszę, włączyły się osoby, które tańczyły już i grupa starsza chce się reaktywować. Chce od czasu do czasu na jakichś imprezach okolicznościowych wystąpić i myślę, że nie opadną te chęci i taka grupa też powstanie. To by była fajna wizytówka, reaktywacja tego, te osoby by się zaangażowały i pokazywałyby młodzieży, że można, że są chęci. 9 marca wraz z panem przewodniczącym braliśmy udział w spotkaniu z panią wojewodą Katarzyną Osos. 12 marca wraz z prezesem firmy Uską uczestniliśmy w spotkaniu z panią burmistrz Wschowy. 13 marca wraz z zastępcą odbyliśmy spotkanie z przedstawicielem firmy Eneos. 15 marca brałem udział w spotkaniu z sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kożuchowie. 16 marca, tu już pani wspominała o tym, brałem udział w spotkaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy. 16 marca również bardzo roboczy dzień był. Odbyliśmy spotkanie z Zarządem Powiatu Nowosolskiego w sprawie opracowania koncepcji inwestycji drogowych w naszym powiecie. Również 16 marca uczestniczyłem w spotkaniu, zebraniu Związku Międzygminnego Eko Przyszłość. 16 marca spotkałem się z zainteresowanym inwestorem, który chce kupić działkę na strefie. Od 18 do 20 brałem udział w wyjazdowym konwencie Zrzeszenia Wójtów Burmistrzów naszego województwa. 21 marca w sobotę uczestniczyłem w dwóch zebraniach wiejskich w Mirocinie Górnym i w Mirocinie Dolnym. 23 marca uczestniczyłem w spotkaniu NOF-u. Było to spotkanie podsumowujące pierwszy etap stworzenia strategii NOF-u i złożenia pierwszych dokumentacji o pozyskanie środków unijnych. Następnie 24 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej Eko Przyszłość. Rozpatrywaliśmy skargę mieszkańca chyba Szlichtingowej, który twierdzi, że nie produkuje śmieci. I to tyle. Jeśli mają Państwo pytania, to bardzo proszę. Jak nie, to na 15 minut wyjdę, bo chcę uczestniczyć w spotkaniu. To może w sprawach różnych. To pan radny Adrian Pikulski, jedno pytanie. I jeśli jakieś pytania jeszcze, to w sprawach różnych, tak? Bo jest wasze spotkanie burmistrza, to... Panie burmistrzu, ta koncepcja inwestycji drogowych w powiecie, wiadomo coś więcej na temat naszej gminy i inwestycji tutaj wykonywanych przez powiat? Głównie rozmawialiśmy o finansowaniu, czyli gminy. Zarząd powiatu sobie postawił cel 2 miliony przekazać na inwestycje i teraz czy gminy będą partycypować też w kosztach, tak? Bo to głównie by szło ze Schetynówek.
i wtedy dostajemy schetynówkę, my dajemy 50% wkładu własnego, powiat daje też 50% i robimy. Rozmawialiśmy i prawdopodobnie w pierwszej kolejności będzie robiona droga w Studzieńcu, bo jest cała dokumentacja przygotowana. Jest to bardzo duży koszt tej inwestycji, bo to ponad 8 milionów. I możliwe, że ją zrobimy w dwóch etapach. To by było to. Pojawiła się teraz informacja, muszę w przyszłym tygodniu jechać pilnie właśnie do członka zarządu, pana Roberta Palucha, z tego względu, że powiat zielonogórski będzie robił drogę w kierunku Radwanowa i tam dojedzie do granic. I teraz pytanie powiatu zielonogórskiego, czy powiat nowosolski by się zgodził partycypować też w kosztach, to byśmy wtedy aż do Radwanowa zrobili drogę. No muszę pojechać pilnie, spotkać się z członkiem zarządu, zobaczymy, czy ta propozycja przejdzie. Oczywiście inne drogi też były poruszane i Mirociny, i nie tylko. Garbarska ulica też była mocno, także i tak jestem pełen podziwu i mam nadzieję, że powiat dotrzyma słowa, znajdując te 2 miliony na inwestycje, bo ile panie radny teraz może z 300 tysięcy było przekazywane? Powiem, że była dzisiaj mowa, panie burmistrzu, o Radwanowie pomiędzy Lubieszowem a Radwanowem i to w pierwszej kolejności będzie robione, tak? Była o Garwarskiej też mowa. Co do kwoty nie wypowiadam się. Jest nowy budżet. Zobaczymy. Czy to w sprawach różnych, panie burmistrzu, jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Bo pan uważa spotkanie, tak? Chce pan odpowiadać dalej, tak? Czy... Nie wiem, czy dobrze pana radnego zrozumiałem, bo pan powiedział pomiędzy Lubieszowem a Radwanowem. Pan pomylił się. Chodzi pomyłka, mała pomyłka. W Studzieńcu i mówimy o tych dwóch, tak? Pani sołtys, jak można było. Właśnie pani sołtys radnego. Mikrofon pan... można było. Ja z mężem rozmawiałem na konwencie o tej sprawie. I... Męża proszę w to absolutnie nie włączać, tak? Ja ze swojej strony jako sołtys Radwanowa zgłosiłam prośbę do pana radnego Muszyńskiego o interpelację w sprawie ujęcia w budżecie zarządu, tak, funduszy na realizację odcinka między, to znaczy odcinka całego odcinka drogi Radwanów, tak, i z prośbą o porozumienie właśnie z zarządem dróg i z prezydentem miasta Zielonej Góry, tak, żeby wspólnie ten cel później realizować. Od drogi wojewódzkiej, tak, w Radwanowie w kierunku miejscowości Jarogniewice, gdzie jest... Jarogniewice. Tak. Bo tam do chyba do... Tak, bo interpelacja tam jest dzisiaj została złożona na piśmie. Pani sołtys, także cierpliwości. Dostaniemy odpowiedź na następną sesję. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dlatego w tej sprawie też chcę pojechać, bo osobiście porozmawiać z członkiem zarządu i próbować ich przekonywać, że... Z panem wicestarostą. Tak, wicestarostą. Skierowane również pismo do prezydenta. Czy pani sołtys, może by mikrofon jeszcze raz? Bardzo proszę, bo nie słychać. Zostało również skierowane pismo do prezydenta miasta Zielonej Góry i do Rady miasta Zielonej Góry w tej sprawie, tak? No więc... tak, ale jak nie będzie woli powiatu nowosolskiego, to... No, jeżeli woli nie będzie, ale samo miasto Zielona Góra również ten odcinek, który nie chce zrealizować, a realizuje tylko do skrzyżowania i nie do granic powiatu nowosolskiego, tylko zostawia kawałek 1,5 kilometra drogi niczyjej, która jest w tej chwili w takim stanie, że po prostu zupełnie nie można przejechać i będziemy przyjeżdżać chyba objazdem, nie wiem, tutaj Mirocin, Studzieniec, żeby dojechać do Zielonej Góry, tak? I to jest jakby drugi aspekt tej sprawy. Czy chciałby zabrać głos? Ja mam pytanie tutaj do pana radnego. Była mowa o ulicy Garbarskiej, wspomniana była. Czy to jest tylko w ramach jakby zamierzeń, czy plany są skonkretyzowane? Czy ja przepraszam, panie radny Drzewiecki, zamkniemy ten punkt. Pan burmistrz wyszedł wraz burmistrza. Pytanie, przejdziemy do interpelacji i wniosków. Tutaj będzie można rozmawiać wtedy w kolejnym punkcie. To jest już składać wnioski. Ale jeżeli już zacząłem, bo ja nie wiem teraz, jak długo pan radny będzie, chciałbym, żeby odpowiedział. Przepraszam bardzo, bardzo pana proszę o spokój, tak?
Zamykamy punkt trzeci z racji tego, że pan burmistrz... Dziękuję bardzo. Jednocześnie chciałem przypomnieć panu przewodniczącemu, że zgodnie z paragrafem 28 Statutu Gminy Kożuchów głosu poza kolejności udziela się przewodniczącemu komisji, jeżeli dyskusja dotyczy danego tematu. Rozmawiam tutaj, chciałem zadać pytanie, chciałem to skończyć. Bardzo proszę poczekać, przejdziemy do kolejnego... Ja przepraszam. Więc pytanie... Przepraszam bardzo, tu będziemy rozmawiać, tak? Zamykamy z racji tego, że pan burmistrz wyszedł. Ja uważam, że tutaj bardzo niegrzeczne, no i akurat z tym bym się tutaj nie zgodził. Ale to jest pana zdanie i zamykamy punkt czwarty, sprawozdanie z parad z burmistrza między sesjami. I tak pan burmistrz powiedział, w sprawach różnych będziemy mogli zadawać pytania panu burmistrzowi jeszcze w tych sprawach, jak wróci. I przechodzimy teraz do punktu piątego, interpelacje, wnioski, oświadczenia. Tylko wracamy do tego, że znowuż pan burmistrz powiedział, proszę, ja uważam, że przewodniczący tutaj jest moderatorem. Jeżeli chciałem zabrać głos, chciałem to dokończyć, pytanie, inni mieli możliwość, dlaczego ja nie mam? Ponownie pytanie tutaj do pana radnego powiatowego. Była wspomniana ulica Garbarska, czy to jest w sferze zamierzeń, czy jest konkretyzowane jakieś terminy, ewentualnie jak to dalej się upotoczy? Jest w planie ulica Garbarska w Kożuchowie, ja dzisiaj składając sprawozdanie, kierownik powiatowego zarządu dróg oświadczył, że do 2020 roku. Tak mają w planie. Jeśli zrobią szybciej, chwała im za to. Dziękuję bardzo. I dalej w tym punkcie, chciałbym zabrać głos jeszcze? Bardzo proszę, pan radny Adrian Pikulski. Jest pan wiceburmistrz, nie ma pana burmistrza. To pytanie skieruję do pana wiceburmistrza w sprawie budowy nowej komendy policji w Kożuchowie. Coś tam, jakieś słuchy są, że komenda wojewódzka ma przekazać pieniądze dla Kożuchowa na budowę. I tutaj mamy teraz problem z działką. Jak to wygląda? Wie pan coś na ten temat? Tak, mogę tylko i wyłącznie powiedzieć, że niedawno mieliśmy spotkanie z Komendą Powiatową, Policji również. A zresztą muszę państwu powiedzieć, że teraz policjanci również są na spotkaniu u nas w Kożuchowie, ale to jest związane z wyścigiem kolarskim Karkonosze Tour na 23 maja. Przewidziane stąd taka akurat roszada i raz ja, raz pan burmistrz na tym spotkaniu jesteśmy. Ale jeżeli pan radny da mi tam powiedzmy parę dni czasu, to szczegóły. Nie chcę tutaj teraz mówić ogólnie, bo to jest kompletnie bez sensu, ale szczegóły panu podam. Ale rzeczywiście taka możliwość i taka intencja ze strony policji jest. Panie przewodniczący, dla uspokojenia atmosfery tylko tyle dopowiem. Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu sprawozdanie też złożył komendant Policji Powiatowej, pan Tomal. Było też zapytanie nasze, co z komisariatem w Kożuchowie. Odpowiedź była, że będą to reaktywować. Nie podał terminu, zwrócą się do Komendy Głównej. Wtedy coś się więcej dowiemy i przekażemy taką informację. Dla uspokojenia mówię tutaj atmosfery. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w punkcie piątym? Pani Sołtys Rawanowa, później pan radny Jelinek. Ja chciałabym jeszcze złożyć wniosek, kolejny wniosek, już pomijając te drogi. Wniosek o ujęcie w budżecie gminy oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kożuchów na lata 2015-2024 budowy świetlicy wiejskiej w Radwanowie, bo takiej nie ma. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, PROW 2014-2020, na terenie działek należących do gminy Kożuchów o numerach ewidencyjnych gruntów 109/6 i 109/9. Taka świetlica, taka budowa świetlicy w Radwanowie wynika z braku takiego obiektu. W tej chwili nawet nie ma gdzie zwołać zebrania wiejskiego. Ludzie nie mają się gdzie spotkać. Ponadto byłoby to miejsce nie tyle spotkań, ile integracji społeczności lokalnej. Nadmieniam, że ten temat budowy świetlicy wiejskiej w Radwanowie był już wielokrotnie przedstawiany i był również przygotowana koncepcja budowy takiej świetlicy łącznie z remizą strażacką i taka koncepcja w gminie się znajduje, jest ona do odtworzenia. Z uwagi na to, że PROW 2014-2020 w swoich zapisach zakłada dofinansowanie w formie refundacji w wysokości 63,63%, wkład własny musiałby wynosić te 36% ponad, tak? I w związku z tym i dofinansowanie, maksymalne dofinansowanie wynosi 500 tysięcy złotych. Ponieważ pierwsze konkursy PROW będą ogłaszane już z początkiem czwartego kwartału 2015 roku, w związku z tym wnioskuję o to, aby gmina się
po podjęciu decyzji, że taka świetlica rzeczywiście będzie budowana, wnioskuje o gruntowne przygotowanie się i w tym celu o zabezpieczenie środków finansowych na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim. I to powinno być wykonane maksymalnie do końca trzeciego kwartału 2015. Wyceny nieruchomości budynku, który znajduje się przy boisku w Radwanowie, którego ewentualna sprzedaż mogłaby stanowić część własną, czyli część wkładu własnego projektowanej inwestycji, a następnie ogłoszenie przetargu na sprzedaż tej nieruchomości oraz zabezpieczenie pozostałych środków na wkład własny, czyli przy maksymalnym wykorzystaniu, to jest 500 tysięcy złotych, wkład własny stanowiłby 286 tysięcy złotych. Tak? Taki wniosek został w dniu wczorajszym złożony na ręce pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Taki wniosek był na piśmie złożony, tak? Też wczoraj, tak? Taki wniosek był na piśmie złożony, tak? Tak, wczoraj. Taki wniosek, ten wniosek, wniosek o remont, przebudowę drogi oraz kolejny wniosek, jeżeli jeszcze mogę, o dzierżawę, nieodpłatne wypożyczenie, wypożyczenie tej sceny, o których państwo mówili, że została zakupiona w ramach PROW, ponieważ w dniach 20-21 czerwca planujemy zorganizować festyn wiejski w Radwanowie i z takim wnioskiem również się w tej chwili zgłaszam. Dobrze, to dziękuję bardzo. Teraz pan radny Jelinek, pani Brzezińska i pani radna Perdian. Jeżeli mogę, to tak nawiązując do wcześniejszych punktów sesji, bym prosił wiceburmistrza, burmistrza nie ma, żeby oficjalnie składali interpelację, żeby osoby, które dotychczas były jako pracownicy robót użyteczno-publicznych, zostali poinformowani, co mają dalej zrobić. Tak, osoby, które są w trzecim profilu. Tak, osoby, które są w trzecim profilu, bo ta grupa jest dość znaczna, z tego co ja mam informacji z terenów wiejskich, jest dość znaczna grupa osób, które dzisiaj są już w trzecim profilu i delikatnie mówiąc nie wiedzą, co mają zrobić, żeby z powrotem powrócić do profilu wyższego i skorzystać z tej pomocy bezpośredniej. Proszę, żeby bezpośrednio te osoby poinformować, poinstruować, tak żeby nikt nie mówił, że one nie wiedziały, jak mają dalej postępować. Prosiłbym również panie burmistrzu, bo też zgłaszałem to też do burmistrza Pawła Jagaska, żeby się zająć projektem MOF-u, tak zwanej strategii rozwoju, ponieważ jest tam dość dużo uchybień, które odnoszą się do gminy Kożuchów. Są informacje w stylu, iż dalej mamy szkołę publiczną w Broniszowie. Są różne tego typu informacje, które są już informacjami nieaktualnymi. A drugi aspekt z tej strategii wynika tak, że jedyne obiekty zabytkowe, które będą wymontowane, będą w Nowej Soli i w Bytomiu Odrzańskim. Gdzieś ten Kożuchów jest bardzo mocno pominięty w aspekcie rewitalizacji zabytków, więc bym prosił też wystąpić z wnioskiem, żeby dopisać Kożuchów z tego, co przynajmniej wiemy, że być może tych środków nie będzie w NOP-ie na rewitalizację, ale w momencie, jeżeli się pojawią, to trzeba będzie zmieniać też strategię w tym zakresie. Dlatego bym prosił, żeby gmina oficjalnie wystąpiła o zmianę projektu tej strategii. I też mam trzecie takie bardziej ogólne, bo kilkanaście tygodni temu pan burmistrz zapowiadał, że pojawi się taki harmonogram robót drogowo-oświetleniowych, gdzie mieszkańcy się dowiedzą, jakie drogi po kolei będą u nas w gminie robiły i pytanie jest, na jakim etapie jest przygotowanie takiego harmonogramu robót. Dziękuję. Mogę, bo akurat, drodzy państwo, jak były zebrania wiejskie i wybory sołtysów nowych rad sołeckich, to rzeczywiście rozmawiałem z panem burmistrzem i jest pomysł ze strony pana burmistrza taki, że teraz, akurat dzisiaj nowi sołtysi dostali dzisiaj listy gratulacyjne, a więc to dopiero wchodzą w ten wir pracy, a żeby razem z nimi, może inaczej w bezpośrednich relacjach z nimi, w spotkaniach i tak dalej, wyznaczyć te najważniejsze drogi, zwłaszcza te, które są najbardziej uciążliwe, a powinny być zrobione przynajmniej w najbliższym okresie i taki harmonogram zrobić. Także tu ja wiem, że nawet na ten temat rozmawiałem z wieloma mieszkańcami, czy na Podbrzeziu Górnym, czy na Podbrzeziu Dolnym, tam gdzie byłem. Także wiem, że taka potrzeba jest i tu pan radny ma słuszność rzeczywiście też. Mhm. Proszę? Kiedy możemy się spodziewać takiego, za miesiąc? Nie, no ja myślę, że powinno też rady być przedstawione. Tak. No właśnie, być może tutaj, no mi się wydaje, że jeżeli będą rozmowy z sołtysami, to państwo radni też powinni uczestniczyć w tych rozmowach, nie? No przecież państwo również reprezentują, jest wielu radnych także i z okolic wiejskich, ja nie mówię tylko tutaj o mieście, którzy reprezentują akurat kilka sołec, nie? Dziękuję bardzo. Pani radna Brzezińska, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Tutaj chyba zadziałała taka zasada telepatii, ponieważ też chciałam zapytać o harmonogram budowy, remontów dróg. A skoro radny Jelinek już o to zapytał, także uważam ten temat przynajmniej na razie za wyczerpany. Natomiast na tym etapie chciałabym się zwrócić do pana sekretarza,
do pana sekretarza Ponikwi, aby udzielił mi informacji na temat tego, jakie są przeszkody, które uniemożliwiają tutaj podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Muzeum Ziemi Kożuchowskiej. Dlatego na tym etapie, ponieważ od tego zależą moje dalsze kroki, czy będę w tej sprawie składała interpelację. Także bardzo proszę o udzielenie informacji, dlaczego na kolejnej sesji nie ma sprawy uchwały o likwidacji Muzeum Ziemi Kożuchowskiej. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, drodzy goście. Sprawa podjęcia projektu uchwały dotyczącej likwidacji Muzeum Ziemi Kożuchowskiej jest obecnie w trakcie uzgodnień przez Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Sprawa jest tego typu, że informacja, która była zrobiona przez burmistrza, była również informacja opracowana przez część radnych. I w tej chwili pani mecenas, no akurat w tej chwili to nie, bo jej nie ma, ale pracuje nad tym, ażeby te dwie informacje spiąć i żeby stworzyć jedną informację, która będzie mówiła, bo w pierwszej kolejności mówimy o zamiarze likwidacji. Nie mówimy o likwidacji, tylko pierwsza uchwała będzie dotyczyła zamiaru likwidacji Muzeum Ziemi Kożuchowskiej. I po podjęciu tej uchwały, po pół roku dopiero państwo będą mogli podjąć uchwałę o likwidacji. Dodatkowo informuję, że jeżeli będzie już gotowy projekt o zamiarze likwidacji, to ten projekt podlega uzgodnieniu przez związki zawodowe. I burmistrz Kożuchowa będzie musiał ten projekt uchwały wysłać do stosownych związków zawodowych i związki zawodowe mają 30 dni na ustosunkowanie się do tego projektu. Z tym, że ich opinia nie jest wiążąca. Dziękuję. Pytanie, a jakie związki zawodowe muszą się w tej sprawie wypowiadać? Szanowna Pani, nie jest dookreślone, które związki zawodowe. Na pewno dotyczy to związków zawodowych NSZ Solidarność, jak również związków zawodowych OPZZ-u. Zastanawiamy się, czy wysłać to również do innych związków i to będzie rozstrzygnięcie dopiero na etapie, jak już będzie gotowy projekt uchwały. Nieodparcie odnoszę wrażenie, że to jest trochę przeciąganie w czasie. Ponieważ najczęściej opinia związków zawodowych dotycząca likwidacji jakiejś instytucji związana jest z ochroną praw pracowników, którzy na skutek tej likwidacji tracą miejsca pracy. Tutaj była instytucja jednoosobowa. Dyrektor muzeum został wiceburmistrzem, więc w jakiej sprawie ta opinia kilku związków zawodowych w sprawie likwidacji instytucji, która jest jeszcze w organizacji, dlaczego taka opinia związków zawodowych? Ja tego nie rozumiem, dlatego proszę o odpowiedź pana sekretarza. Szanowna Pani, orzecznictwo w tej sprawie mówi wyraźnie, nie mówi o instytucji kultury, czy ona ma pracowników, nie ma, czy będzie mieć, natomiast mówi o każdym zamiarze likwidacji. W tym przypadku należy informować stosowne związki zawodowe o takim zamiarze. Dziękuję. I mam pytanie do pana wiceprzewodniczącego Jakubczaka. Proszę mi powiedzieć, jak pan się czuje z tym, że 2 miesiące temu zgłaszał pan wniosek o przygotowanie uchwały w sprawie likwidacji Muzeum Ziemi Kożuchowskiej. Myśmy to przegłosowali 13 głosami i teraz w zasadzie no, sprawa jest w martwym punkcie, czyli to co? Rada Miejska głosuje, ma zdecydowaną większość i sprawa upada. Czy pan nie ma jakiegoś takiego wrażenia, że jakieś naciski tutaj to powodują? Jeżeli mogę pani odpowiedzieć, tak? Tutaj rozmawiałem z panią Kazimierzem Ponikwią i on przedstawił argumenty, jeżeli chodzi o prawo polskie, tak? O prawo, jeżeli chodzi o związki zawodowe, prawo i wszystkie uchwały. Ja nie jestem w stanie interpretować, nie studiowałem prawa. Jeżeli osoba kompetentna przekazuje mi takie informacje, no to niestety no nie jestem z tego zadowolony. Proszę mi wierzyć, nie jestem z tego zadowolony, że tak się to przeciąga w czasie. Ale jeżeli są takie ustosunkowania prawne, no niestety ja, jeżeli chodzi o prawo polskie, nie jestem w stanie tego zmienić, tak? Także na pewno się nie czuję z tym dobrze. Ja wystąpiłem z tym wnioskiem, uważam, że tak jak podkreśliłem, no niestety miasta Kożuchowa
miasta i gminy Kożuchów. Podkreślam, miasta i gminy, przepraszam za złe sformułowanie. Tutaj pan radny Jelinek już się na mnie patrzy. Nie stać niestety w tym momencie na tak poważną instytucję, na tak poważne wydatki, jeżeli chodzi o tutaj muzeum. No i tak to podkreśliłem. I proszę mi wierzyć, no co mogę powiedzieć, że czuję się z tym dobrze, że tak jest to przeciągane w czasie, chociaż wszyscy doskonale wiemy, że jaka jest sytuacja finansowa. No nie wiem, co mogę jeszcze pani powiedzieć. No, pani radna, no przykro mi, ale no takie jest prawo. Takie jest prawo. Tutaj pan Kazimierz Pulnik-Kwia jest no, fachowcem, jeżeli chodzi o to. I zdaje się na jego argumentację. Burmistrz chce zabrać głos, tak? Drodzy radni, to nie wiem, jaki cel ma pani wystąpienie i zamierzenie. To żadne przeciąganie w czasie jest. Tłumaczyłem wielokrotnie państwu i osobom zainteresowanym, które do mnie przyszły. Zapraszałem panią wielokrotnie, nie dotarła pani do mnie. To nie jest tak prosto, że sobie 5 miesięcy powołaliśmy temu muzeum, czy tam 7 miesięcy temu. I teraz nasze uchwały wszystkie przechodzą przez wojewodę. I teraz jakie uzasadnienie pani poda likwidacji muzeum? 7 miesięcy temu przekonywaliśmy całą procedurę wraz z ministerstwem, że jesteśmy w stanie w Kożuchowie utrzymać muzeum. A co się stało w przeciągu 3 czy ilunastu miesięcy, że nagle nie ma jakichkolwiek podstaw, żeby w Kożuchowie było. Ja powiedziałem, jeżeli państwo znajdą rozwiązanie, i rozmawiam w tej chwili z panią mecenas, która przedstawiła mi różnego rodzaju wyroki i my mamy obawę, że wojewoda nam tą uchwałę uchyli. A pod tym uzasadnieniem nie podpisuje się pani, tylko ja. I za chwilę ktoś z radnych powie, że następną uchwałę nam wojewoda uwalił, za przeproszeniem. Także spokojnie poczekajcie. Zapowiedzieliśmy, że taka uchwała się pojawi, ona się pojawi. To nie jest ani przeciąganie w czasie, bo na muzeum żadne środki nie idą, bo przenieśliśmy te środki, tylko przygotujmy się do tego z głową i rozsądkiem, żeby nikt nam uchwały nie cofnął i żebyśmy takie uzasadnienie znaleźli, że no niestety w Kożuchowie trzeba te muzeum zlikwidować. Ja jestem za, powiedziałem, że taka uchwała się pojawi, ale ona musi być rozsądna i dobrze sprecyzowana. Obiecuję, że w kwietniu taka uchwała się już pojawi na sesji kwietniowej. Ja chciałam tylko powiedzieć, że mnie w poprzedniej Radzie Miejskiej nie było i nie biorę odpowiedzialności za decyzję, którą państwo podejmowaliście w poprzedniej kadencji. Z tego, co zdążyłam wyczytać, też państwo byliście niezadowoleni z tego, że to Muzeum Ziemi Kożuchowskiej powstało. Więc proszę teraz nie mówić, że radni poprzedniej kadencji podjęli jakąś decyzję, za którą bierzemy odpowiedzialność. Błąd został kiedyś popełniony, trzeba go naprawić i stąd wynika moje zniecierpliwienie, dlatego że nic na ten temat się nie mówiło w ciągu 2 miesięcy. Ja tutaj pojawiam się w marcu i dalej nie ma takiego projektu uchwały, a nie mogłam pana odwiedzić, dlatego że mnie po prostu nie było z tego właśnie powodu. I proszę mi z tego nie czynić zarzutu, bo panie burmistrzu, nie podoba mi się ton, w jakim pan się do mnie zwraca. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Halina Peletyn. Ja mam prośbę do pana radnego powiatu, pana Dunasa. Jeżeli państwo w Radzie Powiatu będziecie mieli zamiar robić coś w sprawie ulicy Garbarskiej, to ja składam wniosek, że mieszkańcy ulicy Zielonogórskiej, Okrzei i tak pozostałych i także tego momentu, że tam jest niedaleko targowiska, proszą o to, żeby tam powstał parking. Ja wytłumaczę, o którą stronę chodzi. Tu, gdzie jest teraz zamontowany plac, plan miasta. Po prawej stronie, bo są, jak pan jedzie ulicą Zielonogórską, skręca na Garbarską, są dwa takie skwerki. Po lewej stronie i po prawej. To mieszkańcy proszą o to, żeby zlikwidować ten jeden właśnie skwerek kosztem tego, żeby zrobić tam postój i żeby był tam jakiś parking.
bo jest problem w ogóle z poruszaniem się tą ulicą, bo raz, że ona jest wąska, drugi raz to jest ulica przelotowa w kierunku cmentarza i cały czas jak tam się jedzie, tam cały czas stoją samochody i jest niebezpieczeństwo dla mieszkańców. A po co tam dwa skwerki na jednej ulicy? Pani radna, rozumie problem. Pan miał to na uwadze. Proszę, tak, ale tak? Prosimy to na piśmie tak, też przekazać, tak. Przekażemy to. Dobrze. Tak? Dobrze. Dziękuję serdecznie. W imieniu własnych mieszkańców. Dziękuję. Pan radny Szukiewicz, bardzo proszę o zabranie głosu. Ja tylko woli wyjaśnienia, bo odnośnie tutaj, co pani radna Halina Perdian mówiła, tam trzeba brać do tych parkingów, bo myśmy też jeszcze w tamtej kadencji, pamiętam, pan były burmistrz Ogrodnik tam też mówił właśnie o stworzeniu w formie parkingów, jak jedziemy z Zielonogórskiej w Garbarską w prawo na, to, na ten skwerek. Muszą państwo wiedzieć jedno, bo świadomość, no tam może różna, państwo może nie wiedzą o tym, ale tam stał potężny budynek magazynowy. To jest, nie o to chodzi, tylko jest to, że chodzi o samą formę, czy ten teren się tam nadaje pod, jako parking, czy rozkopanie nie będzie tym powodowało, że trzeba będzie ileś tam metrów, nie wiem, gruzu, ziemi, bo to są potężne były magazyny o dość dużej kubaturze. To jest na dzień dzisiejszy wszystko zagruzowane, tak? To też może podwoić w formie samego tutaj parkingu, że przykładowo będzie 100 zł w projekcie, tak? Bo powiat nie będzie wiedział o tej sytuacji, że tam mamy jakąś formę architektoniczną, która jest o dość dużej kubaturze zagruzowania. A wiadomo, że trzeba zrobić podwaliny solidne. No i to automatycznie później tak, że znowu byłoby pewna forma nieświadomości, no i zaraz albo do gminy, żeby do dołożenia, bo to jest na waszym terenie, bo nam wyszło to czy to. Ja bym chciał uniknąć, żeby nie było tej sytuacji jak na Kraszewskiego, że no wyszliśmy jak wyszliśmy na tym, żeby takiej formy nie było, co nie? To muszą państwo też tutaj i pani radna, żeby to wiedziała, co nie? Ale w powiecie, znając sytuację, tak jak mówię, do Kraszewskiego wszystko było, my wiemy, ale to się stało, to się stało. Ale wiemy, że ja wolę dmuchać na zimie. Że cały Kożuchów, jak to mówią, pod spodem ma piwnice, lochy i tak dalej. Jakby to tak zrobić, jak to mówią, prosto, bez żadnych wykopalisk, tylko zwykły parking. Ja może przerwę tą dyskusję, bo tak między radnymi taka trwa dyskusja. Pani radna złoży wniosek i pan radny do tego też się będzie mógł odnieść, tak? Jak też to widzi w konsultacji z naszym radnym powiatowym. I tę sprawę wyjaśnimy gdzieś tam już bardziej szczegółowo. Nie będziemy tutaj się przeszkiwać i rozmawiać, tak? Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Pan radny Drzewiecki, bardzo proszę. Na poprzedniej sesji zadałem pytanie, to tutaj chyba będzie albo do pana burmistrza, albo do pana sekretarza, odnośnie ewentualnych rozmów z powiatowym zarządem dróg dotyczących utrzymania dróg leżących powiatowych w obrębie miasta i przejęcie tej kwestii tutaj przez miasto. Chodzi tutaj, głównie mi chodziło o ulicę Kraszewskiego, w zamian oczywiście za dotację, bo nadal ta ulica Kraszewskiego jest brudna, tak jak była, pozostaje tam, była kwestia jakiegoś, nie wiem, na drugi dzień bodajże było sprzątanie. A poruszałem ten temat dlatego, że jako droga powiatowa, no na chwilę obecną tam nie było sprzątane. Jest to droga, która prowadzi do szkoły, uczęszczana przez dzieciaki i cały czas kwestia jest nierozwiązana. Czy w ogóle takie rozmowy były z powiatowym zarządem dróg na temat przejęcia tej ulicy w kompetencje jakby tutaj gminy za odpowiednie dotacje na ten cel. Może jeszcze panie przewodniczący, jeśli pozwoli, podpowiem tyle, że też dzisiaj na sesji pan kierownik powiatowego zarządu dróg już jako zarząd zaczęli realizować, porządkować właśnie własności dróg. Na razie jest gmina wiejska Nowa Sól, gmina Otyń i w kolejności dalej będą następne gminy po prostu uporządkowane. Czy tutaj mówimy o panu Szymańskim? Proszę. Czy to chodzi o pana Szymańskiego, czy o kogoś innego? Pan Wiesław Staruch. Tak. Burmistrz chciałby się odnieść? A odnośnie tego pytania, czy pan zastępca, bo pana burmistrza nie było.
Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o Kraszewskiego, z tego co ja się orientuję, to zarówno Kraszewskiego powinna być uporządkowana już definitywnie do końca kwietnia, bo tak przewiduje umowa, dobrze mówię panie burmistrzu, a jest do końca kwietnia umowa. Z tego, że rozmawialiśmy wcześniej, że być może do końca marca, ale ja nie widzę możliwości, bo wczoraj byłem na spotkaniu również z wykonawcami i powiem Państwu taką rzecz, że również do tego dochodzą wszystkie ulice przyległe. Niektóre, przykład ulicy Sienkiewicza, bo sam tutaj monitorowałem kilka razy, którą jeszcze przed remontem Kraszewskiego zrobili w dużej części sami mieszkańcy. No nie jesteśmy zadowoleni z tego, co tam do tej pory zrobiono. Uważam, że ona nie jest taka jak przed remontem Kraszewskiego, tak samo inne ulice obok. Do tego dochodzi jeszcze zmiana organizacji ruchu, ponieważ przykład ulicy Krótkiej, tam wjazd do Prusa i tak dalej, ludzie często mają teraz drobny objazd, ale zgłosiła się na razie tylko wyłącznie jedna osoba, ale nie ma żadnego problemu, żebyśmy wrócili do systemu, który był przed remontem. I rzecz, żebym nie skłamał, jeszcze jedna, na samej ulicy Kraszewskiego, nie wiem czy Państwo zobaczyli, jak jedziemy od kilku dni, kilka studzienek zaznaczonych jest na zielono. A więc również te studzienki będą do zrobienia i nasadzenia zieleni tak samo, plus jeszcze interesowały mnie także kosze, bo jeżeli przejdziemy ulicą Kraszewskiego, nie mamy żadnych koszy. Powiem tak, że w momencie, kiedy zaczęła być naprawiana ta ulica, zaczął być robiony jej remont, czyli ta cała inwestycja, było tam kilka naszych koszy, ale tak naprawdę ja nie chcę się domyślać, co się z tymi koszami stało, ale pan burmistrz już wybrał. Wiem, że będzie zakupionych 20 betonowych. Już są zakupione tak samo metalowe. No i powiem szczerze, że pierwszy raz w życiu z czymś takim się spotkałem, z nowymi wynalazkami. Nie wiedziałem, że to może być takie interesujące, nawet takie kosze na śmieci, bo przyjechał pan i prezentował, sam widziałem, no całkiem nowe formy. Powiedzmy sobie szczerze, gdzie nawet film reklamowy pokazywał, gdzie tego kosza nawet nie można baseballem rozwalić, chociaż to jest tylko i wyłącznie ze sztucznych materiałów, nie? Ale to już jest kwestia do rozstrzygnięcia. W każdym razie te kosze już teraz będą stały, plus jeszcze sprzątanie, z tego co ja wiem, to także roboty publiczne nie powinno być. Tylko teraz czekamy jeszcze na trawę, bo tam są skwerki porobione takie małe, a więc tutaj również musi być zasiana trawa. No nie wiem, zastanawiamy się jeszcze ewentualnie nad czymś wyższym, nad jakimiś drzewami, ale to na pewno nie mogą być zasadzone, żeby nie było takich działań, no w donicach właśnie być może, nie, żeby nie rozsadzały nam chodników. Ale jeżeli jesteśmy przy Kraszewskiego, to jest jeszcze jeden problem, na który zwrócono mi uwagę. Drodzy Państwo, w zatokach parkingowych zdarza się, że czasami staje autobus, a kwestia tego autobusu, ktoś jeszcze tutaj z Państwa zgłaszał, który ewentualnie stawałby, byłby przystanek tam niedaleko ulicy Nowogrodzkiej, nie? To już jest właśnie, no, próbujemy to rozstrzygnąć, ale to już jest inna kwestia, może w sprawach różnych, a najlepiej to na następnej sesji, jakbyśmy na ten temat porozmawiali jeszcze, ja zrobię dokładniejszą orientację, bo wiem, że odpowiadałem na to pismo. Odpowiadam na to pismo i drodzy Państwo, to nie są zatoki parkingowe przygotowane do parkowania autobusów, a doszła mnie taka informacja, że jeden z autobusów po prostu rano staje w takiej zatoce, jednak to jest całkiem inny gabaryt, to jest całkiem inna masa i po jakimś czasie grozi nam to, że po prostu ta zatoka parkingowa zostanie zniszczona. I to jest kwestia być może kilku miesięcy, nie wiem. Będziemy rozmawiać z przewoźnikiem, jeżeli to nie będzie skutkowało, po prostu trzeba będzie zgłosić do Straży Miejskiej, niech egzekwuje, tym bardziej, że tam jest odpowiednie oznakowanie. Nie? Tyle z mojej strony, przepraszam, że się tak rozgadałem. Pan Radny Drzewiecki, później pan Radny Jelinek. No tutaj odnośnie tych zatoczek, to faktycznie nośność tych zatoczek to jest do 3,5 tony, zresztą jest oznaczenie. Odnośnie koszy to miesiąc temu wniosek odnośnie tego to złożyłem, tylko że tutaj odpowiedź jakby troszkę odbiegła od mojego pytania. Czy gmina, były te rozmowy dotyczące przejęcia, utrzymania porządku na własny zakres przez gminę od powiatu za dotację na ten cel? Czy w ogóle takie nie były podejmowane rozmowy, czy nie jest rozważane to w ogóle? Musimy najpierw całkowicie zakończyć inwestycję. Będę w przyszłym tygodniu pana Roberta Palucha też porozmawiam na ten temat. Pan Radny Jelinek.
Jeżeli mogę, to właśnie chciałem nawiązać do tego, skoro już wyszła dyskusja ulicy Kaszewskiego i też interpelacji, którą tutaj też pan radny Walczak też prosił o to, żeby rozważyć miejsca postojowe dla autobusów, to ja bym w tym momencie po prostu ponowił tą interpelację, bo oczywiście jest odpowiedź na interpelację, odpowiedź się składa z 4 punktów, dlaczego tego nie możemy zrobić, tak? Ja bym prosił teraz dać odpowiedź, co możemy zrobić, żeby było troszkę inaczej, żeby... Dokładnie, dlatego proponuję nawet, może nie, chyba że Państwo chcą, bo już jest sprawach różnych, tylko żeby Państwo na następnej sesji już udzielili odpowiedzi na tą interpelację już z jakimś pomysłem, co możemy zrobić w tym zakresie, żeby i przewoźnika jakby tutaj pogodzić i dalej nie uszkadzać i niszczyć tego nowo wymontowanej drogi, tak? Ale tam na górze są dwie zatoki przygotowane, niedługo będą już wiaty przystankowe. A Pan chce jeszcze niżej. Pracę, panie burmistrzu, którą pan udzielał odpowiedzi, nie, tak? Tam raczej nie ma możliwości utworzenia. Pan radny Szkiłowicz, bardzo proszę. Ja tylko przypominam, że to jest punkt 5, interpelacje, wnioski, świadczenia. Sprawy różne w sprawach różnych. Panie burmistrzu, ja składałem 4.2.2015 rok o przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Mieszkaniowej za 2010-2014 ten okres. Wcześniej tam ustaliłem, pani się tam nie mogła wyrobić w terminie, że do dnia dzisiejszego, to znaczy do dzisiejszej sesji, do 27 miała ta, te sprawozdanie miało być przygotowane. Ani nie mam na piśmie nic, przede wszystkim no, nie mam informacji żadnej w kwestii tej, czy będzie, czy po prostu jeszcze ten termin przedłużony z wyniku tam, nie wiem, różnych tam przyczyn. Dostałem taką informację, jeszcze pani musi poprawić, żeby była w pełni przygotowana. W przyszłym tygodniu dostanie. To znaczy, że tak prawie czego najpóźniej do następnej sesji, żeby wcześniej, żeby prędzej, prędzej. Przygotować się. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie wniosków, interpelacji i oświadczeń? Panie przewodniczący, tu pan wiceburmistrz, ktoś zadał pytanie o NOF-u. Czy można? Ktoś pytał o rewitalizację NOW. To pan? Złożymy już oficjalnie, bo w nawiązaniu do tego, co było na komisji, złożymy oficjalny wniosek do pana burmistrza o to, żeby pan zgłosił te uwagi odnośnie rewitalizacji zabytków, bo zapewne pan burmistrz się zapoznał z projektem strategii i w pierwszej kolejności tam jest jakby akcentowane rewitalizacja miasta Nowej Soli i miasta Bytom-Odrzański. O Kożuchowie chyba są dwa zdania w tym zakresie. Bym prosił troszkę nad tym popracować, tak żeby gdyby pojawiły się środki finansowe w tym zakresie, można byłoby z tego skorzystać, tak? Ale jesteśmy w rewitalizacji w strategii rozwoju Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego i to jest najważniejszy dla nas w tej chwili dokument, bo jeśli jakiekolwiek środki dostaniemy, oczywiście te wnioski do strategii powiatu tam zgłosimy, ale na dzień dzisiejszy to jest najważniejsza rzecz dla nas, jeżeli chcemy pozyskać środki z NOF-u. Strategia rozwoju Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego jest na stronie, jest przekazana i wszystkie rewitalizacje i tak samo rewitalizacja obszaru portu, rewitalizacja zabytkowego Centrum Kożuchowa 20 milionów. Wszystko jest ujęte. Nie mają Państwo, bo w wersji chyba elektronicznej mam, to mogę Państwu radnym przesłać. Taką no prosił, nie wiem, bo pani Kinga odesłała to do wszystkich radnych bez elektronicznej. Ale NOF-u? Jest na stronie z tego co wiem, tak? To jest ta proszę, na stronie proszę miasta nie, jest do konsultacji, proszę nie, tak? Proszę nie mylić dwóch strategii, rzeczy, bo tamto to jest strategia powiatu nowosolskiego, a to jest strategia Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli to jest NOF-u. Mówię o strategii powiatu. Tu, jeśli dostaniemy środki, a wiem, że na rewitalizację będzie bardzo ciężko, jeśli chodzi o NOF, dlatego są zadania wpisane gdzieś tam w dalszej kolejności i to jest na dzień dzisiejszy najważniejsze. Jesteśmy najlepiej przygotowanym obszarem funkcjonalnym w naszym województwie. Pani marszałek nawet potwierdziła to na zjeździe konwentu. Będą teraz negocjacje w sprawie NOF-u. Zobaczymy, ile się uda pozyskać środków. Bym prosił o tą strategię, bo inna strategia jest na stronie. Tak, ja mam wersję elektroniczną, to prześlę Państwu. Tutaj tak pani z biur rady pozyska taką strategię w wersji elektronicznej i wszystkim radnym, którzy przekazali e-mail, to dostaną. Ktoś jeszcze? W punkcie 5. Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Informacja o ulgach, zwolnieniach i umorzeniach podatkowych. Bardzo proszę o przedstawienie.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ulgi udzielone w 2014 roku, to pokrótce może w ten sposób. Wpłynęły do urzędu od osób prawnych 2 wnioski o umorzenie, z czego jeden został rozpatrzony w 2015 roku, w drugim przypadku odmówiono wszczęcia postępowania. Wpłynęło 17 wniosków od osób fizycznych, z czego jeden został rozpatrzony pozytywnie. Wpłynęły 3 wnioski od osób prawnych o odroczenie bądź rozłożenie na raty zobowiązań. Z tego zostało rozpatrzone pozytywnie 2 wnioski, jeden pozostał bez rozpatrzenia. 10 wniosków od osób fizycznych o odroczenie terminów płatności, 8 wniosków rozpatrzono pozytywnie, pozostałe pozostały bez rozpatrzenia. Ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów, wpłynęły 23 wnioski od podatników w związku ze zwiększeniem gospodarstwa rolnego. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Wpłynęły również 2 wnioski w związku ze zwolnieniem z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, w których zaprzestano produkcji rolnej. I obydwa zostały rozpatrzone pozytywnie. Zwolnienia podatkowe w podatku od nieruchomości. Tutaj wpłynęły 2 wnioski podatników. Jeden został załatwiony pozytywnie. W drugim przypadku umorzono postępowanie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tego punktu? Jeśli nie ma, to zamykamy ten punkt. Punkt 6. Przechodzimy teraz do punktu 7. Podjęcie uchwał w sprawach. Jako podpunkt 1. Uchwała wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kożuchów w 2015 roku. Numer druku 9+1/15. Bardzo proszę o przedstawienie tej uchwały. Jeżeli Państwo pozwolą, to dzisiaj większość projektu uchwał będę ja przedstawiał. Pan burmistrz mnie o to prosił. Szanowni Państwo, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, 9+1/15 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kożuchów w 2015 roku. Obliguje nas do tego ustawa o ochronie zwierząt. Do końca marca każdego roku musimy taką uchwałę przyjąć. Bardzo ważny jest moim zdaniem zapis na samym końcu uzasadnienia, że musimy taką uchwałę poddać pod opinię. Do zaopiniowania między innymi powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz kilku instytucjom. Z tego co wiem, to żadnej opinii negatywnej nie było. Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do tej uchwały? Jeśli nie ma, to bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji i odczytanie uchwały. Opinie w sprawie uchwały numer 1. Opinia Komisji Wsi i Rolnictwa pozytywna. Komisja Spraw Społecznych pozytywna. Komisja Gospodarki i Budżetu pozytywna. Komisja Rewizyjna nie opiniowała. Uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie numer druku 9/1/15 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Do trybu głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała przeszła jednogłośnie. Przechodzimy teraz do podpunktu 2. Zmian w uchwale w sprawie zasady trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kożuchów. Numer druku 9+2/15. Bardzo proszę o przedstawienie. Szanowni Państwo, chodzi tylko i wyłącznie o pójście troszkę w stronę nowoczesności, o możliwość przeprowadzenia konsultacji między innymi drogą elektroniczną, przez internet, a więc uzupełnienie uchwały, która wcześniej dawniej funkcjonowała. Było pytanie, pan sekretarz odniesie się do niego. Ponieważ wiem, że było zapytanie na komisji ze strony pana radnego Jelinka, informuję, sprawa dotyczy wykreślenia punktu w paragrafie
drugim uchyla się ustęp trzeci. Chodzi o to, że w uchwale tej pierwszej macierzystej z 2005 roku jest zapis, że prawo w konsultacjach mają tylko osoby, które mają czynne prawo wyborcze, są zamieszkują na terenie gminy. Otóż proszę Państwa, ponieważ posiłkujemy się orzeczeniami sądów administracyjnych, jeden z sądów administracyjnych, konkretnie w Opolu, zauważył, że nie jest kompetencją Rady Gminy, w tym przypadku Rady Miejskiej w Kożuchowie, umieszczanie w uchwale dotyczącej spraw ustalania kategorii, kto może brać udział w konsultacjach. Jest to podyktowane tym, że ustawa wyraźnie wskazuje, że Rada uchwala nie tylko zasady i tryb przeprowadzania konsultacji. Ja ten wyrok panu radnemu dostarczę. Biorąc pod uwagę to, że mamy wiedzę, że czegoś takiego nie może być, po prostu wprowadziliśmy dodatkowo do uchwały taki punkt uchylający to prawo, które Rada w poprzedniej kadencji, czyli w tym 2005 roku uchwaliła. Dziękuję. Pan radny Jelinek, bardzo proszę. Sekretarzu, pytanie teraz jest następujące. Kto, jeżeli ogłosimy jakiekolwiek konsultacje, kto i kiedy i w jaki sposób określi, kto może być upewniony? Uprawnieni są mieszkańcy gminy Kożuchów. Rozumiem, że dziecko, które na przykład dzisiaj się urodzi, jest już upewnione do konsultacji? Rozumiem, że jeżeli tak. Państwo, jeżeli, innymi słowy, jeżeli będzie określenie, mówimy w tej chwili o budżecie obywatelskim. Kompetencje w tym zakresie na podstawie tej uchwały będzie określał burmistrz Kożuchowa. I burmistrz Kożuchowa określi, kto będzie brał udział w tych konsultacjach. Ja tylko twierdzę na podstawie tego wyroku, że Rada nie ma prawa, Rada Gminy nie ma prawa umieszczania kategorii osób, które biorą udział w konsultacji. Dziękuję. Czy ja rozumiem, panie sekretarzu, że burmistrz ma już kompetencje w formie zarządzenia określić kto? Ma takie kompetencje. Burmistrz tak? Określi. Radny Zieliński, bardzo proszę. No to ja mam pytanie dalej w tej kwestii. Jeżeli ta uchwała była poprzednia z 2005 roku, tak? I ta uchwała nie została uchylona przez nadzór wojewody. Niech nie zgłosi zastrzeżeń do tego zapisu. Bo nadzór wojewody wie, jak działa czasem. Szanowny panie radny, to jest tak, że jeżeli jest prawo miejscowe, no ono funkcjonuje. Powiem w ten sposób, jeżeli by państwo tego inaczej, jeżeli my byśmy tego tutaj nie zauważyli, państwo byśmy nie mieli tego, ta uchwała prawdopodobnie by też przeszła. Ale ponieważ jest inna sprawa, człowiek nie może żyć w niewiedzy. Jeżeli mamy wiedzę, to powinniśmy tą wiedzę stosować. I tylko na tej podstawie jest stosowny zapis. To nie znaczy, że chcemy być lepsi czy mądrzejsi od innych. Dziękuję. Czy są jakieś pytania jeszcze? Bardzo proszę, pan radny Zieliński jeszcze raz. No to wróćmy do tego, do uzasadnienia. W uzasadnieniu nie ma ani słowa o tym, że zapisy poprzedniej uchwały były niezgodne z prawem. Burmistrz powiedział, że intencją tej uchwały nowej jest to, jak w uzasadnieniu, że tam ten nowy tryb konsultacji, internet, a tam to wyszło przy okazji, tak? Czy są jakieś pytania jeszcze? Jeśli nie ma, to bardzo proszę o przedstawienie opinii i przedstawienie uchwały. Opinia komisji w sprawie uchwały numer 9/2/15. Opinia Komisji Wsi i Rolnictwa pozytywna. Komisji Spraw Społecznych i Komisji Gospodarki i Budżetu do wiadomości. Komisja rewizyjna nie opiniowała. /2/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie w sprawie zmian w uchwale w sprawie trybu, w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kożuchów. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała przeszła jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu trzeciego.
powołania kapituły honorowej numer druku 9/3/15. Bardzo proszę o przedstawienie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, w 2006 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nadawania tytułów honor obywatel Kożuchowa zasłużony dla gminy Kożuchów, przyjaciel gminy Kożuchów. Trzy osoby do tej pory takie tytuły otrzymały. I Szanowni Państwo, kwestia z tego rodzaju, dlaczego pojawiają się w paragrafie pierwszym akurat takie nazwiska i takie funkcje, bo to wynika akurat z uchwały przyjętej w 2006 roku. I tam w skład akurat wchodzą, jak mamy w uzasadnieniu, pan przewodniczący Rady Miejskiej, burmistrz Kożuchowa i pięciu członków Rady Miejskiej oraz osoby, które wcześniej zostały wyróżnione tymi tytułami honorowymi. W związku z zaistniałą sytuacją, o której na wstępie dzisiejszej sesji było, jest autopoprawka, ażeby w paragrafie pierwszym punkt literę i, przepraszam, no wykreślić. Państwo wiedzą z jakich względów, nie? Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to bardzo proszę o czytanie opinii i przedstawienie uchwały z autopoprawką. Opinie komisji w sprawie uchwały nr 9/3/15. Opinie Komisji Wsi Rolnictwa, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Gospodarki i Budżetu pozytywne. Komisja rewizyjna nie opiniowała. Uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie nr druku 9/3/15 w sprawie powołania kapituły honorowej. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Przechodzimy teraz do podpunktu 4. Ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Kożuchów numer druku 9/4/15. To jest uchwała również z autopoprawką. Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to jest akurat projekt uchwały, na którym tak bardzo dyskutowaliśmy i śledziliśmy, no i rozmawialiśmy przedwczoraj na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Pierwsza rzecz to błąd, który został znaleziony, ale mi się wydaje, że ten błąd funkcjonował przez cały poprzedni rok. Także pan radny, chodzi tutaj o miejscowość Książ Śląski, czyli poprzednia uchwała rok temu została przyjęta bez tej miejscowości, czyli ja rozumiem, że dzieci mogły nie chodzić do szkoły, nie? Są jakieś pytania do uchwały? Także nie, drodzy Państwo, dopisujemy ten Książ Śląski. Jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Tutaj najbardziej zainteresowane, myślę, że pozostali Państwo się nie obrażą, ale ja mam bardzo duży szacunek do pana Jakubczaka rzeczywiście i był tutaj najbardziej zainteresowany. Chodzi o ten zapis dotyczący ulicy Zygmuntowskiej, czyli paragraf trzeci, punkt pierwszy, raz, dwa, trzy, cztery, piąty wiersz. I drodzy Państwo, ta Zygmuntowska pojawia nam się również w obwodzie drugim. Jest to spowodowane między innymi ulokowaniem domostw w tym rejonie. Do tego doszło jeszcze podanie rodziców akurat z tych dwóch domów. I drodzy Państwo, żeby to dokładnie rozeznać, mogę powiedzieć? Mogę. To dzisiaj nawet rozmawialiśmy z pracownikami Wydziału Spraw Społecznych i doszliśmy do takiego wniosku, że mamy taką propozycję, żeby przyjąć projekt uchwały w takim stanie, jak ona jest i ewentualnie i panie tutaj, bo muszą to wszystko przeliczyć, co do dojazdów, dowożenia dzieci i tak dalej, akurat z tych kilku domów, bo to jest raptem kilka domów i jeżeli państwo nie będą mieli nic przeciwko temu, to na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych przeanalizujemy tę ulicę Zygmuntowską i ewentualnie poprawkę na następnej sesji wniesiemy. Takie były tutaj sugestie również pana radnego. Żeby się nie zapędzić w kozi róg, w arkuszach organizacyjnych te kilka domów, kilka dzieci akurat nam nie będzie tutaj zbytnio kolidowało, nie, z przygotowaniem arkuszy organizacyjnych szkół. Tak ustaliliśmy z panem radnym. Myślę, że dziękuję panu radnemu, że się przychylił. Myślę, że dojdziemy do porozumienia w tej sprawie. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to bardzo proszę o przedstawienie opinii i przedstawienie uchwały. Opinia komisji w sprawie uchwały nr 9/4/15. Opinia Komisji Wsi i Rolnictwa pozytywna. Opinia Komisji Spraw Społecznych i Komisji Gospodarki i Budżetu do wiadomości. Opinia Komisji Rewizyjnej nie opiniowała. Uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie numer druku 9/4/15 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Jedna osoba wstrzymująca, 14 za. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do podpunktu 5. Zmiany uchwały w sprawie wyposażenia szkoły podstawowej nr 1 w Kożuchowie w majątek gminy Kożuchów, numer druku 9/5/15. Bardzo proszę o przedstawienie. Szanowni Państwo, uzasadnienie jest krótkie do tego projektu uchwały. Myślę, że Państwo z takim samym, bardzo podobnym, tylko w błędach w liczeniach, jeżeli chodzi o finanse, tutaj błędy rachunkowe spotkali się wcześniej, 30 grudnia 2014 roku i to, te błędy rachunkowe wywołały właśnie ten projekt uchwały, czyli poprawienie tego sprzed 3 miesięcy. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, bardzo proszę o przedstawienie opinii i przedstawienie uchwały. Opinia Komisji w sprawie uchwały nr 9/5/15. Opinia Komisji Wsi i Rolnictwa, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Gospodarki i Budżetu pozytywna. Opinia Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna nie opiniowała. Uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie w sprawie zmiany uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała przeszła jednogłośnie. Przechodzimy teraz do kolejnej uchwały, podpunkt 6. Powołania kapituły Nagrody Gminy Kożuchów, numer druku 9/6/15. Bardzo proszę o przedstawienie. Dziękuję. Ten projekt uchwały jest wywołany między innymi uchwałą Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu. Stąd akurat ten projekt uchwały. Do mnie też, ja tutaj jestem też wymieniony jako piąty w paragrafie pierwszym. Dostałem takie zapytanie, czy wyrażam zgodę uczestnictwa w tej kapitule. Wyraziłem zgodę i pozostałe osoby też, bo inaczej tak naprawdę nie mogłyby być ujęte w tym paragrafie pierwszym. Tyle z mojej strony. Są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to bardzo proszę o przedstawienie opinii i odczytanie uchwały. Opinia Komisji w sprawie uchwały nr 9/6/15. Opinia Komisji Wsi i Rolnictwa, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki i Budżetu pozytywna. Komisja Rewizyjna nie opiniowała. Uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie w sprawie powołania kapituły Nagrody Gminy Kożuchów. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała przeszła jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Bezprzetargowe dzierżawy nieruchomości niezabudowanej stanowiące własność gminy Kożuchów, numer druku 9/7/15. Bardzo proszę o przedstawienie. Dziękuję. Drodzy Państwo, projekt został wywołany wnioskami mieszkańców, którzy do tej pory, chodzi tutaj o działki niezabudowane, użytkowali te działki, chcą je użytkować w dłuższym okresie, a więc musimy tutaj jako Rada, muszą Państwo, przepraszam, podjąć uchwałę jako Rada. Przepraszam, stary nawyk jakiś mi się to. Są jakieś pytania jeszcze do uchwały? Jeśli nie ma, to bardzo proszę o przedstawienie opinii i o odczytanie uchwały. Opinia Komisji w sprawie uchwały nr 9/7/15. Opinia Komisji Wsi i Rolnictwa, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki i Budżetu pozytywna. Komisja Rewizyjna nie opiniowała. Uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie w sprawie bezprzetargowej dzierżawy. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Uchwała przeszła jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w 2015 roku, numer druku 9/8/15. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, stypendia dla twórców kultury i tych, którzy zajmują się upowszechnianiem kultury. Komisja Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kożuchowie zajmowała się tą sprawą przedwczoraj. Wytypowane zostały dwie osoby, a zresztą jest osoba najbardziej tutaj kompetentna w tej sprawie. Czy Pan Przewodniczący Komisji chciałby parę słów powiedzieć? Tak? Nie, nie. Chodzi o nazwiska osób. Chciałby Pan powiedzieć parę słów? Dobrze, były tutaj trzy wnioski złożone. Po rozpatrzeniu uzasadnienia wniosków, bo wnioski były opisane, uzasadnione przez osoby, które składały,
Nazwiska tutaj jest Iwona Grysak, Paweł Karaś i z tego co pamiętam jeszcze Paweł Kroenke była jako trzecia osoba. No, po rozpatrzeniu wniosków każdy przedstawił swoje argumenty za i przeciw i doszliśmy do wniosku, tutaj zostało przegłosowane, że stypendium zostanie przyznane Iwonie Grysak i Paweł Karaś otrzyma. Iwona Grysak w wysokości 1400 zł, Paweł Karaś 1300 zł. Ogólna pula była 2700 zł, więc całość została wyczerpana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania do tej uchwały? Jeśli nie ma, to bardzo proszę o odczytanie opinii komisji i odczytanie uchwały. Opinia komisji w sprawie uchwały nr 9/8/15. Opinia Komisji Wsi, Rolnictwa i Komisji Spraw Społecznych pozytywna. Komisji Gospodarki i Budżetu do wiadomości. Komisja rewizyjna nie opiniowała. Pod głosowanie uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie w sprawie przyznania stypendium. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała przyszła jednogłośnie. I przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2015 rok, numer druku 9/10/15 z naniesioną autopoprawką. Szanowni Państwo, zmiany w uchwale budżetowej dotyczą wewnętrznych przesunięć między rozdziałami przede wszystkim w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej ogłoszonej rozporządzeniem ministra finansów z grudnia 2014 roku. W związku z tym dochody ogółem pozostają bez zmian, wydatki bez zmian, deficyt budżetu bez zmian, jak w poprzedniej uchwale. Ogólna kwota udzielonych dotacji pozostaje bez zmian. I tutaj Państwo otrzymaliście autopoprawkę do paragrafu 6, ponieważ był błędny zapis w paragrafie 6 i otrzymuje brzmienie: limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 miliony złotych wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 567 604 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3 750 299 zł. Nie wiem, czy szczegółowo omawiać załącznik numer 1 dotyczący wydatków. Myślę, że nie, bo to było na komisjach, także chyba ktoś ma jakieś pytania jeszcze do uchwały. Nie ma żadnych pytań. Bardzo proszę o czytanie opinii komisji i o czytanie uchwały. Opinie komisji w sprawie uchwały numer 9/10/15. Opinia Komisji Wsi i Rolnictwa, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Gospodarki i Budżetu pozytywna. Komisja rewizyjna nie opiniowała. Pod głosowanie uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie numer druku 910A ze względu na autopoprawkę 15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała przeszła jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kożuchów na lata 2015-2024, numer druku 9/11/15. Bardzo proszę o przedstawienie uchwały. Szanowni Państwo, uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Ogólne kwoty nie ulegają zmiany, wprowadza się tylko wynikające zmiany wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej, tą, o której była mowa przed chwilą. W związku z tym ogólne kwoty pozostają bez zmian w załączniku pierwszym. W załączniku drugim zmianie ulega kwota dotycząca zadania pod nazwą budowa targowiska miejskiego w Kożuchowie z kwoty 2 466 000 na kwotę 2 330 000. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do przedstawionej uchwały? Jeśli nie ma, to bardzo proszę
odczytanie opinii i odczytanie uchwały. Opinie komisji w sprawie uchwały nr 9/11/15. Opinia Komisji Wsi i Rolnictwa, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki i Budżetu pozytywna. Komisja rewizyjna nie opiniowała. Uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie zmieniająca uchwałę w sprawie WPF. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała przyszła jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi nowosolskiemu na dofinansowanie organizacji powiatowych zawodów w sportach pożarniczych drużyn OSP. Numer druku 9/12/15. Bardzo proszę o przedstawienie. Szanowni Państwo, przez wiele lat wielokrotnie nasza gmina dofinansowywała zawody pożarnicze organizowane przez powiat. Zresztą to robiły także inne gminy i podobna sytuacja jest tak samo u nich. To jest kwota w wysokości 3000 zł. Myślę, że rycerzom świętego Floriana się należy jak najbardziej. Czy są pytania? Jeśli nie ma, bardzo proszę o odczytanie opinii i odczytanie uchwały. Opinie komisji w sprawie uchwały nr 9/12/15. Opinia Komisji Wsi i Rolnictwa, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Gospodarki i Budżetu pozytywna. Komisja rewizyjna nie opiniowała. Pod głosowanie Rady uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi nowosolskiemu. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała przyszła jednogłośnie. I przechodzimy do ostatniej uchwały. Jest to uchwała w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wodna Kraina, numer druku 9/13/15. Bardzo proszę o przedstawienie. Szanowni Państwo, gmina Kożuchów należy do dwóch lokalnych grup. Jest to Grupa Rybacka Wodna Kraina oraz Stowarzyszenie, dzisiaj to już będzie Fundacja. No, tak, Wzgórza Dalkowskie, też lokalna grupa działania. Szanowni Państwo, w związku z tym, no, Państwo wiedzą, jaka jest sytuacja w akweny wodne u nas, a to jest grupa rybacka, to jest raz. Po drugie, no, z tego, co orientujemy się, to żeby pozyskać jakiekolwiek środki, to możemy to tylko robić z jednej lokalnej grupy działania. No i rzecz jeszcze jedna bardzo ważna, ze Wzgórzami Dalkowskimi, z Fundacją jesteśmy już też bardzo długo związani i liczymy na to, że te związki nasze jeszcze będą mocniejsze. Zresztą nawet widać to było po wczorajszym spotkaniu, w którym uczestniczyłem w byłej szkole w Broniszowie, gdzie również Fundacja Wzgórza Dalkowskie planuje, jeżeli się uda, będzie odpowiednia liczba dzieci chętnych otworzyć szkołę na identycznych zasadach jak szkoła w Stypułowie. Nie? A więc tutaj chodzi przede wszystkim o wspólne pozyskiwanie środków, lokalna grupa działania. W tym wypadku bardziej jest nam bliska, jeżeli chodzi o Wzgórza Dalkowskie. Czy są jakieś pytania do uchwały? Jeśli nie ma, bardzo proszę o czytanie opinii i przedstawienie uchwały. Opinie komisji w sprawie uchwały nr 9/13/15. Opinia Komisji Wsi i Rolnictwa, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki i Budżetu pozytywna. Komisja rewizyjna nie opiniowała. Pod głosowanie Rady uchwała w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wodna Kraina. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała przyszła jednogłośnie. I tym zamykamy punkt 7. Przechodzimy do punktu 8. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr 7 i nr 8. Czy są jakieś pytania do przedstawionych protokołów? Jeśli nie ma, to przejdziemy do przegłosowania protokołu. Najpierw protokół nr 7. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. I protokół nr 8. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu nr 8? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przeszło jednogłośnie. Zamykamy punkt 8. Przechodzimy do punktu 9. Sprawy różne. Bardzo proszę o zabranie głosu. Pan radny Drzewiecki, bardzo proszę. Później radna Halina Perdian. Bardzo proszę pan burmistrz zabrać głos. Dwie sprawy państwu przekazać. Pierwsza
pojawił się inwestor w gminie Kożuchów. Wdrożyłem procedurę odnośnie wystawienia działki na sprzedaż. Mam nadzieję, że się uda i ta działka zostanie sprzedana. Inwestor obiecuje, że do końca 2015 roku już by stały hale i firma na tą chwilę zatrudniła było około 40 osób. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Przedwczoraj nie mogę uczestniczyć, ale był mój kierownik na spotkaniu z panem ogrodnikiem w sprawie, tu była mowa też o szkolnictwie tu wyższym i reorganizacji całej bazy szkolnictwa wyższego. Musimy podjąć decyzję, czy od 1 września powiat nowosolski będzie dokładał się do tego i gwarantuje transport dowozu dzieci do szkół ponadgimnazjalnych, do Nowej Soli, bo przy wyliczeniach wyszło, że bardzo mało osób z rejonu, tu Studzieniec, Mirociny, jeździ do Nowej Soli do szkół. Większość jeździ do albo do Zielonej, albo tu do nas, a chcą przyciągnąć dzieci po gimnazjum do Nowej Soli. I taki autobus by jechał przez Lubieszów, Studzieniec, Mirociny, wszystkie, Kożuchów, chyba Trzcirac i w koło. To musimy przedyskutować sobie. Myślę, że na komisjach usiądziemy i przedyskutujemy, bo mówię, jest druga też propozycja firmy Warbur w sprawie tego transportu i sygnalizowałem to też na spotkaniach sołtysów. Różne były opinie. Jedni twierdzili, że jednak będzie mało tych osób, że te linie nie będą ekonomiczne. Firma Warbur wygrała teraz przewozy w Nowej Soli. To są te takie kolorowe autobusy, które jeżdżą na liniach Otyń, gmina Nowa Sól i Kożuchów. Tylko Nowa Sól, gmina Nowa Sól i Otyń. Tam są dopłaty. Są te autobusy klimatyzowane, niskopodłogowe i taki autobus by mógł jeździć po naszych sołectwach. Tylko już wtedy koszty dołożenia gminy. Bo wiemy, że myślę, że tak mniej więcej 2017, 2018, jak dostaniemy środki w ramach NOF-u, to ten problem będzie rozwiązany, ale do 2017 jeszcze mamy 2 lata a w czasie kampanii wyborczej czy rozmów było dużo narzekań, że nie ma jak dojechać do Kożuchowa, nawet do lekarza czy na zakupy. No nie, musimy naprawdę usiąść, policzyć koszty i zobaczymy jak to. Czy nam się kalkuluje, czy po prostu czekamy dalej do NOF-u. No to tyle z mojej strony. Jeżeli są pytania, to proszę bardzo. Pan radny Drzewiecki chciał zabrać głos, później pani radna Halina Perdian i pan radny Tomasz Jakubczak i pan radny Szkodzisław. Mam pytanie do pana sekretarza. Dotyczy mnie takich tutaj spraw proceduralnych. Odnośnie rozpatrywana na komisjach była także poruszana sprawa uchwały 9/9/15 wycofanej. Chciałem się zapytać, czy jeżeli wniosek jest w takiej przedmiotowej sprawie, jak tutaj było o nieodpłatne przekazanie gruntów dla gminy, czy każdorazowo jak taki wniosek jest składany, on musi być dalej, jakby taka procedura jest, że jest rozpatrywany i jest uchwała w tej sprawie podejmowana. Chociaż ja osobiście tutaj mi się wydaje, że akurat w tym przypadku powoływanie się na artykuł 7 było tak nieuzasadnione. Tylko czy, jeżeli jest wniosek, czy każdorazowo taka jest procedura? Szanowni Państwo, jest taka uchwała matka o gospodarowaniu nieruchomościami i na tej podstawie, na tej uchwały, tam jest takie zastrzeżenie, że każdorazowo, jeżeli ma być nabycie na mienie gminy, winna być stosowna uchwała Rady Miejskiej. Dobrze, dziękuję. Mogę kontynuować, tak? Bo mam kilka tutaj spraw. Pytanie do pana wiceburmistrza. Wczoraj było spotkanie z Fundacją Wzgórz Dalkowskich w Brońszowie. Jeżeli troszkę bliżej, parę zdań, jakie było zainteresowanie ze strony mieszkańców, jaka jest ewentualność utworzenia tej szkoły?
Dobrze. Bardzo dobrze, że pan przewodniczący komisji pyta o to i tak chciałem dzisiaj jeszcze parę szczegółów państwu powiedzieć. Szanowni państwo, to spotkanie odbyło się wczoraj w byłej szkole w Broniszowie, która została zamknięta 3 lata temu. Dobrze mówię? 3 lata temu. To już 3 lata. A więc 3 lata temu. Powiem tak. Obiekt jest w całkiem niezłym stanie. Z tego, co uczestnicy spotkania powiedzieli, organizatorzy, między innymi pan dyrektor Dubiel, który jest dyrektorem szkoły w Stypułowie, szkoły niepublicznej w Stypułowie, oraz przewodniczący Fundacji Wzgórz Dalkowskich, i tutaj przepraszam, gafa z mojej strony, zapomniałem nazwisko. Pan Walkowiak, o, także. Tak. Otóż szanowni państwo, stwierdzili, że w momencie, kiedy przejmowali szkołę w Stypułowie, była ona naprawdę w dużo gorszym stanie niżeli szkoła w Broniszowie. Tylko czekaliśmy nawet 10 minut dłużej, aniżeli był termin rozpoczęcia tego spotkania. Zainteresowanie, tak nie liczyłem dokładnie, ale tak na moje oko około 30 osób było na tym spotkaniu. Z tym, że nie wszystkie to są osoby, które akurat mają dzieci w wieku przedszkolnym albo w wieku szkolnym, przyszły tylko i wyłącznie z samego zainteresowania, czy ta szkoła będzie uruchomiona, czy nie. Podczas takich wstępnych rozmów okazało się, że dzieci w wieku przedszkolnym to około 10 z tych osób, które przyszły, klasa 1, 2, na palcach jednej ręki naprawdę, a więc stanęło na tym, że następne spotkanie będzie 20 kwietnia, już w późniejszym terminie o godzinie 18 też, i rodzice, którzy tam wczoraj uczestniczyli w tym spotkaniu, zobowiązali się, że jednak jeszcze postarają się zyskać przychylność pozostałych, którzy na przykład oddali swoje dzieci do szkoły w Dżonkowie czy do szkoły w Ochli. Okazuje się, że do szkoły w Mirocinie Dolnym aż tak dużo dzieci nie poszło z Broniszowa. Większość chyba, tak jak sami rodzice mówili, właśnie Ochla i Dżonków, a więc w tamte okolice. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie przedstawiciele Fundacji Wzgórza Dalkowskie stwierdzili, że no jednak ta minimalna wielkość 30 dzieci powinna być. Padły również pytania, czy jeżeli nie szkoła, to tylko samo przedszkole, i tutaj byłby problem z utrzymaniem, z ogrzewaniem, z energią całego budynku, ponieważ przedszkole zajmowałoby tylko małą część, nie? A jednak cały budynek musiałby w takiej czy innej mniejszej, większej formie funkcjonować. Nie, to narażałoby na zwiększenie kosztów. No i jeszcze były pytania o szczegóły, o program nauczania, o zasady funkcjonowania szkoły niepublicznej. No to już rodzice to bezpośrednio. Kolejne pytanie, to tutaj będzie, myślę, że do pana burmistrza. Był rozstrzygnięty konkurs, przetarg dotyczący utrzymania terenów zielonych na terenie miasta i gminy. Wiadomo, to jest ponad czy 8 hektarów tych terenów zielonych. Chciałem się dowiedzieć, jakie względy tutaj decydowały o wyborze danej firmy, czy tylko jakieś względy cenowe, była tutaj cena brana pod uwagę, oferta cenowa, no bo z tego, co tam gdzieś z mediów można wyczytać, to pani, która się wypowiadała, wygrała ten przetarg, to ona dopiero zamierza zakupić sprzęt, zatrudnić ludzi. Była brana tylko i wyłącznie cena pod uwagę. Wcześniej nie było takich zapytań. Ja postanowiłem, że jeżeli takie zadania będą, to będę starał się nie tyle zlecać, tylko robić właśnie procedurę konkursów otwartych, żeby nie było później. A ile firm brało udział w przetargu? 7, około 7 albo 8 nawet. I stawki były, różnica kolosalna. Jedna firma to chyba nawet się pomyliła, bo dała ponad 1 000 000 zł. Coś jeszcze? Tak, oczywiście. Zaraz momencik, dlatego sobie wypisałem gdzieś tutaj. Na stronach powiatu nowosolskiego jest informacja dotycząca konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015-2025. Jest informacja, że było podpisanie umowy u wojewody dotyczącej ulicy Chałubińskiego w ramach właśnie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. My, z tego co ja pamiętam, przegłosowaliśmy także uchwałę, że te środki pieniężne przekażemy.
No i jest tylko wymienione, że w tym wszystkim partycypuje gmina Nowa Sól i gmina Bytom-Odrzańskie. Ja myślę, że tutaj jest, żeby wydział, nie wiem, osoby zajmujące się promocją Kożuchowa gdzieś rękę na pulsie trzymały takie informacje, wyłapywały i jednak zwracały się o uzupełnienie tego wszystkiego, no bo w ten sposób. Wszystkie gminy partycypowały w kosztach, także nie wiem dlaczego tam jest. Możliwe, że jakieś inne zadanie, bo tam zadania były podzielone. Tam, nie, kwotowo było, że gmina Nowa Sól przekazała tyle pieniędzy, gmina Nowa Sól, Bytom-Odrzański tyle i że jeszcze bodajże 26 samorządów spoza gdzieś się tam dołożyło. No w ten sposób to było sformułowane, jakby to jest na stronach powiatu. Zerknę, sprawdzę. I ostatnia tutaj sprawa, jest jeszcze pan prezes USKOM-u. Kiedyś rozmawialiśmy na temat przekazania dla nas informacji dotyczących planowanych inwestycji, terminów. No ja tutaj jestem między innymi też zainteresowany z tego względu, jak było pytanie do pana radnego powiatowego odnośnie czy ulicy tutaj Garbarskiej. No wtedy jak są jakieś znane plany i konkretny terminarz prac USKOM-u, mieliśmy to przekazane, mieliśmy mieć przekazane, no to wtedy można to jakoś przecież skorelować to wszystko, bo najpierw musi być zrobione to jest co pod ziemią infrastruktura, a później dopiero nawierzchnia. Kiedy ewentualnie takie informacje otrzymamy konkretne? Wieloletni plan inwestycyjny jest w trakcie realizacji. Ja myślę, że gdzieś do około 10 kwietnia powinien być już przekazany tutaj do gminy. Także już kończymy go, jakby przygotowywać. Montaż finansowy jeszcze robimy. Także tak to mniej więcej wygląda. Ja korzystając, że mam głos, to tylko miałbym prośbę, ponieważ o 15 rozpoczynam kolejne spotkanie. Gdyby ktoś z panów lub pań radnych miał jakieś pytania, to byłbym wdzięczny teraz. Ja ze swojej strony dziękuję. Pani radna Halina Perdian, bardzo proszę. Rozmawiali na ten temat, że pan proponuje w rynku założyć parkomaty i zastanawia się, gdzie jakieś pozyskać miejsca na parkingi. Więc ja znalazłam drugie miejsce. Pierwsze to wspomniałam panu Dunasowi o ulicy Garbarskiej, po prawej stronie ten skwerek, a drugie miejsce to tam, gdzie jest moje mieszkanie, na Klasztornej, między Klasztorną 3-5, a Rynkiem 20 jest duży plac, gdzie są dwie piaskownice. Ja już o to walczę już 8 lat. Żeby te piaskownice zasypać w ogóle i zrobić tam parking. Można by było, żeby to ktoś poszedł, zobaczył. Na pewno tam jakichś piwnic nie ma, co panie radny? No, bo już nie na ma. Pewno są. Przestań tam. No, to jedno są. Miejsce. Jeszcze momencik, a teraz druga sprawa. Mam taką sytuację, wychodzę z ulicy Garbarskiej, idę do dentysty, stoi pan ze sklepu tam, gdzie pan Mikołaj miał, to jest Zielonogórska 8. Z jednej strony trzyma wózek do przewożenia rzeczy, a z drugiej strony stoi sam. Ja mówię, co pan robi? Trzymam miejsce, bo za chwilę podjeżdża wóz z towarem. To jest to miejsce Zielonogórska 8. Ja prosiłam niedawno i była taka sytuacja, że akurat pan spod Izby Regionalnej odjechał i ten bus miał miejsce wjechać. On mówi, że mam ciągle to samo. Przyjeżdża dostawca i on nie ma miejsca, gdzie parkować, więc ten pan ze sklepu wychodzi, kładzie coś albo jakieś te wózki, albo sam, albo skrzynki, staje, żeby znaleźć miejsce, żeby w tym miejscu ktoś nie wjechał. Kiedy ja mogę powiedzieć temu panu i tym mieszkańcom bloku numer 8, będzie przesunięty ten znak? Proszę, błagam, o dwa miejsca. O dwa miejsca tylko i wszystko by było załatwione, bo i bus by tam wjechał na podwórko, wyładował, a nie nosić taki kawał. Bardzo proszę. To by było tyle. Dziękuję. Panie Przewodniczący, jeżeli można, ja wziąłem sobie do serca, bo z panią radną i z panem radnym Andrzejem Markiem rozmawialiśmy na temat Klasztorny i tych dwóch piaskownic, także już pani kierownik Irena Zabielska, wiem, że robi rozeznanie w tej sprawie. Także już przedwczoraj na ten temat rozmawialiśmy. No, ja rozmawiałam z mieszkańcami, wszyscy się zgadzają. Także to są moi sąsiedzi, oni powiedzieli, no nareszcie, tak dosłownie. Bo piaskownice są z piasku wysypane, tam jest głębokość nieraz 1,5 metra, że można nogi połamać. A załatwiają się tylko pieski i kotki. Nikt tam z dzieci nie użytkuje tej piaskownicy. Dziękuję bardzo. No i z tego co wiem, to również jeżeli chodzi o te znaki, to też będą. Prezes będzie uciekał, tak?
To kto ma pytania? Może do pana prezesa najpierw? Tak, to pan Jakubczak? Pan Zielinski, pan Szukowicz chciał do prezesa też? Nie? A zwiedzane będzie. Aha, to czyli to kolejny zostanie zachowana, tak? Pan Jakubczak, pan Szukiełowicz i pan Jelinek. Panie prezesie, mam jedno pytanko. Chodzi o tą przepompownię na ulicy Zygmuntowskiej. Tam według harmonogramu powinno już zostać wybrana firma, która będzie realizowała tę inwestycję. Z tego co widzę, na razie nie ma tej informacji. I jeszcze jedna sprawa. Chodziło mi tam o stricte taką techniczną sprawę. To prosiłbym też o przekazanie informacji odnośnie tej rury, czy jest odpowiedni jego przekroju. Chciałbym po prostu te dwie informacje. I jeszcze jedno pytanie. Kwestia tych zaślepek plastikowych. Widzę, że sprawdzają się. Na pewno nie będą kradzione, bo nikomu nie będzie. Jak na razie. Skupu plastiku nie ma. Myślę, że będzie postępowała wymiana tych zaślepek we wszystkich hydrantach, tak? Skup plastiku prowadzimy, ale będziemy starali się, że te, które do nas trafiają, to będziemy pilnowali, czy to czasem nie nasz. Jeśli chodzi o przepompownię na ulicy Zygmuntowskiej, ona jest połączona razem z inwestycją w Czciradzu. Mamy tutaj drobne opóźnienie. Wynika to z tego, że Kancelaria Radców Prawnych zaproponowała, żebyśmy odstąpili od przetargu opartego jakby na FIDIC-u, tylko pójdziemy na podstawie jakby kodeksu cywilnoprawnego. Szykowane są umowy i przypuszczam, że w ciągu 2 do 3 tygodni najpóźniej będzie przetarg ogłoszony. Jeśli chodzi natomiast o przekrój ten rury, tak jak pan prosił, odpowiemy w formie pisemnej. Inżynier, który przeprojektowywał przepompownię na Zygmuntowskiej, jak również firma, która opracowywała wielowariantową koncepcję, czyli zespół inżynierów, wielowariantową koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków, przeliczali, że tak powiem, średnicę tego rurociągu tłocznego i przekazano, że on spokojnie wytrzyma. Błąd projektowy polegał na zainstalowaniu jakby zbyt małych urządzeń w przepompowni na ulicy Zygmuntowskiej. Prosiłbym w takim razie o pełną informację. Tutaj pani Kinga ma do mnie maila. Myślę, że drogą mailową to będzie dużo szybciej, bo jeżeli chodzi o przepływ takiej dokumentacji, takiej PES, no to troszeczkę nie ma, uważam, że nie ma takiej potrzeby. Jeżeli dostanę to w formie mailowej, w zupełności wystarczy, będę miał pełną informację. Proszę, i z góry tak bardzo dziękuję. Dobrze. Pan radny Szkiełowicz. Panie burmistrzu, mam tutaj pytanie odnośnie, bo nastąpiła zmiana zarządców na nieruchomościach gminy tutaj, które zarządzały. Nie jako jedna, tylko dwie, to co mi jest wiadomo. I że tam po przetargu była kwota 180 tam ileś tam jeszcze tam tysięcy złotych. Chciałbym tutaj, żeby są różne zapytania i mieszkańców i tam gdzieś strona internetowa się pojawia, że jakieś jest zagrożenie, że wzrosną czynsze na mieszkaniach komunalnych i prosiłbym tutaj o wyjaśnienie tej właśnie sprawy, żeby w jakiś sposób to wyjaśnić, czy nastąpi tej zmianie, nastąpi wzrost czynszów na mieszkaniach komunalnych. Bo to różne są wersje i chciałbym, żeby tutaj pan burmistrz w jakiś sposób tu odpowiedział na te pytania. Jeżeli chodzi o czynsz, jak pan radny nie podniesie, to nie będzie podwyżki. To jest proste. Druga sprawa, tak jest, odbył się przetarg, został wyłoniony wykonawca. Jest to zespół zarządców nieruchomości Warszawa, oddział Zielona Góra. Przeznaczyliśmy kwotę 456 tysięcy na 21 miesięcy, czyli to, co zostało nam teraz w budżecie, plus kwota w przyszłym roku. Po przetargu firma złożyła ofertę na 180 tysięcy złotych, dokładnie 180 tysięcy 403,23 złote. Czyli można powiedzieć, że mamy oszczędności ponad 200 tysięcy na zarządzaniu nieruchomościami. Podwyżek nie będzie. Odwiedziła nas ostatnio pani przedstawiciel, pani Śmieszek. Zostały
pierwsze uzgodnienia związane z przekazaniem całej dokumentacji, z powołaniem biura, przekazała informację, tak, pójdzie informacja do mieszkańców pisemna, także każdy zostanie poinformowany o zmianie zarządcy. Tak, punkt opłat prawdopodobnie będzie tu u nas w gminie, w banku spółdzielczym lub tam, także żadnego zagrożenia ani żadnych niejasności tutaj w tej kwestii nie widzę. Działamy dalej. To znaczy, że nie, bo mi też jeszcze tu chodzi o to, bo tak gdzieś tam w mediach tak tutaj pojawiają się, że był jako tylko jeden zarządca nieruchomości spółka Łuską. Tu, nie, jeszcze, jako, że ma, to dwie. Jeszcze spółdzielnia mieszkaniowa. Tak. Spółdzielnia mieszkaniowa. Tak. Na, tak. Pan radny Jelinek chciał zabrać głos, bardzo proszę. Jeszcze kontynuując to pytanie bezpośrednio do pana prezesa, dlaczego spółka Łuską w ogóle nie złożyła oferty? Co było z tym spowodowane? Proszę państwa, spółka Łuską po przeanalizowaniu jakby strony kosztowej to nam wychodziło grubo powyżej 400 tysięcy koszt obsługi gminy w tym zakresie, czyli nam wychodziło tam, nie pamiętam, znaczy mam tutaj 92 grosze na, po stronie kosztów. To jest jedna rzecz. To dwa, poprzednia umowa, która wiązała, czy jeszcze aktualna, ona trwa jeszcze do końca kwietnia, umowa, która wiązała obie strony, czyli gminę Kożuchów i spółkę Łuską, miała dość jakby znacznie z naszego punktu widzenia mniejszy zakres. Ta nowa umowa, która jest zawarta, czy w wyniku przetargu, tak, która będzie zawarta, ona jakby ma dodatkowe zamawiający, czyli w tym momencie gmina Kożuchów miała dodatkowe zadania, które musiałoby spocząć na spółce i to się wiązało z tym, że mają być sprzątane klatki schodowe, strychy, piwnice, tereny przyległe, nie tylko sprzątane, ale i koszone, zbierane tam śmieci, czyli jakby utrzymanie całego porządku. A to się wiąże z tym, że to sprzątanie nieruchomości, no to mamy, że tak powiem, nie tylko w mieście Kożuchów, ale również na terenach wiejskich. Czyli my analizując koszty braliśmy pod uwagę również jakby nabycie jakiegoś auta, zatrudnienie pana bądź pani sprzątającej te nieruchomości i stąd jakby te koszty wcześniejsze, które mieliśmy, musieliśmy dorzucić do tych kosztów jeszcze te nowe. I mało tego, w wynagrodzeniu zarządcy jest również przygotowanie obiektów do okresu zimowego, czyli wyczyszczenie rynien, zabezpieczenie przed zamarznięciem wszelkich instalacji, czyli to też jakby generowało większe koszty. I to wszystko ujęliśmy w naszym rozliczeniu. A ponieważ jakby znajomość rynku mamy, to mieliśmy świadomość, że z kwotą blisko złotówka za administrowanie, no to my tutaj jakby nie poszalejemy, że tak powiem, w tym przetargu. I no stąd jakby nie angażowałem pracowników w przygotowanie całej oferty, bo to też nie jest jakby nie jest chwila, tak? A tak jak mówię, no te koszty dla nas jednak jako spółki, nie ukrywam, komunalnej, gdzie my mamy wszystkie fundusze socjalne, nie fundusze socjalne, to nas wszystko jakby też obciąża po stronie kosztowej. Kiedy nam wychodzi kwota, zresztą bardzo nie pamiętam dokładnie, jak tam burmistrz powiedział, nam wychodziło chyba 415 tysięcy, nie wiem jaką, nie pamiętam jaką zamawiający przeznaczył, a państwo sami widzą, wygrana kwota na poziomie, przetarg wygrany na poziomie 180 tysięcy, co daje nam 9 tysięcy miesięcznie. No to jest z punktu naszej spółki temat trudny do ogarnięcia. Panie prezesie, to związane, to teraz moje pytanie jest takie, jeżeli spółka nie będzie zarządzała, to osoby, które były zatrudnione w spółce i które się tym zajmowały, to co, będą zwolnione, będą gdzieś indziej przesunięte, co z tymi osobami, które pracowały w spółce Łuską i za zadanie miały po prostu zajmować się zarządzaniem w tym momencie, tak? Co się z nimi stanie? Jest tak, że na dzień dzisiejszy trudno mi jeszcze odpowiedzieć. Niewątpliwie wiąże się, będzie się to się wiązało z likwidacją stanowisk pracy. Oczywiście, że tak. Proszę? Jest przewidziane, że zwolnienie z tego tytułu spółce Łuską, tak? Może być. Taką sytuację trzeba brać pod uwagę, tak. Pani radna Brzezińska, bardzo proszę. Mam nadzieję, że ja już zakończę sprawy różne. Mam pytanie do pana burmistrza.
I właściwie taką sugestię dotyczącą oznakowania. Ulicy. Przepraszam, bo mieliśmy głos zabrać do pana prezesa Łuskomu, który się bardzo śpieszy. Czy pani do niego, pana prezesa? Nie, do pana burmistrza. Właśnie pytałem, kto do pana prezesa Łuskomu jeszcze chce zabrać głos. Jeśli nikt, to ja ostatnie raz słowo. Panie prezesie, bo dostałem taki sygnał od mieszkanki Kożuchowa, że jest zamknięta toaleta na naszym cmentarzu w trakcie mszy pogrzebowych. Jest toaleta zamknięta. To ja może... Ja może pani Eli przekażę. Pani Elu, jak tam w ten... Toalety były zamknięte, bo woda była zakręcona do tej pory, ale już od jutra woda, właśnie od dzisiaj już woda jest i toalety będą otwarte. Taką prośbę mamy, XXI wiek, czy można byłoby rozwiązać to w sposób taki, że na przykład, nie wiem, jakiś system fotowoltaiczny czy solary zrobić na przykład na tutaj, takie ogrzewanie zrobić w tym miejscu, żeby ta woda, żeby ta toaleta była czynna, bo niestety no, żyjemy w takim kraju, gdzie mamy taki klimat i pół roku to jest... No właśnie, no nie chcę tego powiedzieć, ale żeby to tak to rozwiązać po sezonie letnim, żeby... Mówię, zastosować jakieś ogrzewanie, czy coś takiego bezpłatnego, czy tam taniego, żeby ta toaleta była czynna, bo nie mówię, mieszkamy w takim klimacie, jaki mieszkamy, no i pół roku z tego będzie wynikało, że toaleta będzie zamknięta, tak? A no, miasto i gmina Kożuchów jest bardzo duża, tych pogrzebów tam troszkę, no niestety jest i bym bardzo prosił, żeby na nowy rok, na sezon zimowy, żeby ten problem rozwiązać. Panie Przewodniczący, my jako spółka jesteśmy tylko zarządcą istniejącego mienia. Także jeżeli Państwo radni przewidzą w budżecie jakby modernizację czy zamontowanie jakichś specjalnych urządzeń, ja nie widzę problemu, żebyśmy to w administrowanie wzięli. Ja bym bardzo prosił Pana jako zarządcę wystosowanie pisma do Urzędu Gminy, jak ten problem można rozwiązać i wtedy, jakie są rozwiązania, ile będzie to kosztowało. Proszę Państwa, tu trzeba spojrzeć na ten problem troszkę szerzej. W sytuacji, kiedy my otwieramy toaletę i za chwilę ona będzie otwarta, to pojawiają się te same problemy od lat. Tak? Za chwilę będzie muszla sedesowa rozwalona, za chwilę będzie zdewastowana część toalety i teraz zamontowanie baterii solarnych czy fotowoltaniki i ogrzewanie ewentualnie poprzez fotowoltanikę energią elektryczną spowoduje to, że te baterie dość długo nie będą, przypuszczam, tam na terenie jakby cmentarza. Niemniej jednak no, zastanowimy się, jakie rozwiązanie zaproponować właścicielowi, żeby ta toaleta była czynna. Problem niewątpliwie jest taki, że w okresie zimowym ten obiekt jest w ogóle nieogrzewany, a koszt ogrzewania obiektu, który jest używany powiedzmy 5 razy w miesiącu, no też jest nie do końca zasadny. Stąd jest zawsze ta woda zakręcana. Niewątpliwie wpływa, może nie wiem, może ewentualnie jakoś to i to ja postawić całorocznie i będzie wtedy... Tak jest. Ja zaproponuję właścicielowi renegocjację umowy. Jakiś, bardzo proszę, pan sekretarz jeszcze. Szanowni Państwo, ja nie wiem, czy osoba, która przed chwilą to mówiła, ona to słyszała, co ona mówi. No, o czym my mówimy? Pan burmistrz Kożuchowa ma się zajmować ubikacją na cmentarzu. No przecież po to jest zarządca, który zarządca wykonuje to, co ma wykonywać. Ja, proszę Państwa, ja przepraszam, ja się rzadko denerwuję, ale żeby Rada Miejska w Kożuchowie zajmowała się tym, że pan prezes wystosuje pismo do właściciela. No wybaczcie. Dziękuję. Panie sekretarzu, ale my mamy obiekt dany w zarząd bez ogrzewania. No to jeżeli właściciel nam dał w obiekt zarząd bez ogrzewania, to my nie mamy w obowiązkach zamontowania na obiekcie ogrzewania. Słuchaj, w tej sprawie ona, bo to można było załatwić jednym telefonem. 27, mam informację tego, że woda będzie puszczona 27. Potwierdzacie Państwo? Woda na cmentarzu będzie odkręcona. Woda już jest dzisiaj na cmentarzu odkręcona. Wszystko wiem. Od wczoraj. Czy ktoś ma jakieś pytanie do pana prezesa Łuskomu? Jeśli nie, to bardzo dziękujemy. Pan ponoć się śpieszy, tak? Czy pan Andrzej Marek radny jeszcze? Ja mam pytanie do pana prezesa Łuskomu. Kiedy będzie ogłoszony przetarg na zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi? Bo tu akurat przetarg był na budynki gminne, tutaj akurat które gmina administruje. Znaczy gmina jest właścicielem, ale pozostaje większa część wspólnot mieszkaniowych. I teraz nie wiem, jak to tam Łuską z automatu będzie cały czas zarządzał sobie dalej i brał takie stawki, gdzie na przykład mamy różnicę w cenie 400-200 tysięcy, tak? A tych wspólnot mieszkaniowych trochę jest w Kożuchowie. Dziękuję.
Proszę Państwa, spółka Uskom zarządza wspólnotami mieszkaniowymi jako zleceniobiorca, czyli to klient do nas przychodzi i stwierdza, że spółka Uskom dobrze zarządza wspólnotami i nas wybiera. Tu nie ma czegoś takiego, to jest tak, że ktoś nam zleca usługę. W przypadku nieruchomości gminnych jestem właścicielem gmina i właściciel decyduje, kto chce zarządzać, jakby wyłania sobie wykonawcę. Tutaj mamy sytuację odrębną. Prywatny właściciel zgłasza się do Uskomu z prośbą o zarządzanie jego czy wspólnotą mieszkaniową. Czyli tu nie ma jakby mowy o żadnych środkach publicznych, przetargu, to są prywatne pieniądze. Spółka Uskom świadczy usługi w zakresie zarządzania wspólnotami i na dzień dzisiejszy ma stawki jedne z najniższych w Polsce, to znaczy 37 groszy za metr kwadratowy. Firma, która została wyłoniona w przetargu jako administrator nieruchomości gminnych, dała cenę 40 groszy, także tu jest jakby różnica. Przy czym oczywiście w ramach tych 40 groszy jest zupełnie inny zakres niż ten, który my świadczymy w cenie 37 groszy, ale z tego co wiem, to również na rynku kożuchowskim zespół zarządców nieruchomości WAM dla wspólnot mieszkaniowych ma wyższe stawki niż nasza spółka. Czy są jakieś pytania jeszcze do pana prezesa? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Brzezińska, bardzo proszę o zabranie głosu. Tak, ponownie mówię, że zakończę sprawy różne i taka sugestia do pana burmistrza. Jak kiedyś zgłaszałam wniosek o oznakowanie ulic, pan burmistrz zaprezentował tabliczkę. Chciałam zapytać, kiedy te tabliczki będą umieszczone na ulicach, a przede wszystkim zabieram głos dlatego, żeby burmistrza poprosić o to, żeby w pierwszej kolejności oznakował ulice, które są mało znane w Kożuchowie. Bo na przykład o tym, gdzie jest ulica Nowosolna, właściwie wszyscy Kożuchowianie wiedzą. Natomiast gdzie jest ulica Adama Snyka czy Kubusia Puchatka, tego mieszkańcy, no nawet nie tyle Kożuchowa, ale ci, którzy tutaj przybywają gdzieś z zewnątrz, nie wiedzą na pewno. Jeżeli nawet pytają mieszkańców, to w ogóle się dziwią, że takie ulice w Kożuchowie są. Także ja złożyłam tutaj taką interpelację, żeby w pierwszej kolejności oznakować ulice mało znane Kożuchowie. Taka moja prośba, sugestia. Dziękuję bardzo. To pan radny Kupczak chciał zabrać głos, tak? Pani radna Brzezińska, ja rozumiem, że chce pani w pierwszej ulicy, mało znane ulice, tak, w pierwszej kolejności. Tylko proszę zauważyć, że mieszkam na takiej ulicy, gdzie jest granica Podbrzezie Dolne Zygmuntowska i Kożuchów Zygmuntowska. To nie jest tak, że tutaj ma być w pierwszej kolejności na przykład ulica Kubusia Pochatka. To musi być harmonogram zrobiony i ustalony z nami wszystkimi. Nie tylko tych nowych ulic. Ja jestem w podobnej sytuacji. Ja nie chciałabym tutaj z panem Jakubczakiem dyskutować, która ulica jest bardziej, mniej znana. To naprawdę najlepiej byłoby, gdyby jednocześnie zostały oznakowane wszystkie ulice w Kożuchowie. Natomiast jeżeli są jakieś priorytety, to bardzo bym prosiła o to, bo już takie problemy się pojawiły. Ktoś wezwał pogotowie ratunkowe i nie potrafili trafić. I mieszkańcy też nie potrafili powiedzieć, gdzie jest taka ulica. Ale ja myślę, że te dyskusje na temat oznakowania ulic w tym momencie zakończy. Dziękuję. Bardzo proszę pan radny Szykiło, byście zabrać głos. Ja tu mam pytanie, akurat nie pytanie, tylko chciałem tutaj rozszerzyć to, co pani radna Perdianowa mówiła odnośnie oznakowań. Bo chciałem przypomnieć, że w tamtej kadencji, parę miesięcy, nawet chyba pół roku jeszcze wcześniej, była też taka komisja, w której ja uczestniczyłem i pan radny Zieliński, odnośnie zmian organizacji ruchu właśnie na terenie miasta Kożuchowa. Wiem, że tam miało być już jak pod koniec kadencji. Pan wiceburmistrz Żyrolis mówił, że już jest temat załatwiony i będzie to realizowane. I ja bym bardzo prosił, żeby tutaj nie tylko jako te miejsce parkingowe, bo ono jest dość istotne, ale żeby kompleksowo to, jeśli to już zostało przygotowana dokumentacja jest, żeby do tego już podjąć i te pewne zmiany dokonać. Już kompleksowo. Bo to jest kilka, jest i tutaj Legnicka Rynek,
tam koło fryzjera, gdzie notorycznie, no niestety, koniec parkingu, a jeszcze stoi jeden, drugi, trzeci samochód. Później mamy problemy takie, że większy pojazd ma problem skręcenia w prawo, czy weźmy w lewo. I to dotyczy tam i Słowackiego, bo no jest tam forma jeszcze do ulicy Słowackiego. Tam była forma kontrowersyjna i tutaj bardzo bym prosił, żeby jednak jeszcze raz podejść. Aj, ktoś pan jeszcze radny Wadim, oj, pan Wajman jeszcze w tej komisji, przepraszam. Żeby jednak tutaj jeszcze podejść jeszcze raz do ulicy Słowackiego w tej sprawie, bo tam też były formy kontrowersyjne, bo tam chodziło o strefę, tak, o tą dwukierunkowość tej ulicy. Tam jako komisja też mieliśmy, ja miałem inne zdanie, inni członkowie komisji też mieli inne zdanie. Żeby to w jakiś sposób było skonsultowane jeszcze z mieszkańcami, jaka ich jest wola, czy podtrzymują tą wersję swoją wcześniejszą, te swoje uwagi do tej ulicy i wtedy kompleksowo podejść do tych całych zmian oznakowań tutaj. Dziękuję. Pan radny Andrzej Marek, bardzo proszę. Ja przychylam się tutaj do pani Brzezińskiej odnośnie informacji oznakowania ulic, ale jeszcze chciałbym, żeby poinformować mieszkańców naszego miasta i gminy Kożuchów, między innymi wiosek, bo na niektórych domach po prostu nie ma informacji, jaki po prostu jest numer domu, żeby chociaż, nie wiem, czy Straż Miejska ktoś objechała, zobaczyła, poinformować, bo po prostu, czy tak jak pani mówi, czy pogotowie, czy nie pogotowie. Dobrze by to było, żeby to było uzupełnione. A druga sprawa, mam pytanie do pana burmistrza, na jakim etapie jest audyt tutaj w urzędzie u nas, jak to wygląda? Dziękuję. Pan ma raport przygotować do końca kwietnia. Czy ktoś chciałby zabrać głos jeszcze? Bardzo proszę, pan radny Jelinek. Mówiąc pytanie pana radnego, to moje pytanie jest w takim zakresie, czy audyt też w końcu jakby wejdzie do USKO, bo wiem, że pan burmistrz też to rozważał. I czy, bo informowałem, że rozważa taką możliwość, że też zleci jakiś audyt w Uskomie, czy na jakim etapie jest to jako właściciel, czy pan burmistrz też będzie chciał dokonać audytu w spółce? Na dzień dzisiejszy umowa jest tylko podpisana na urząd. Do końca kwietnia podejmę decyzję. Mamy czas. Tak, rozważam. Jeszcze jakieś pytania w sprawach różnych? Jeśli nie ma, to ja jako ostatni. Takie pytanie mam, oczywiście złożę wniosek też pisemny. Skąd się wzięła hałda ziemi i gruzu przy gimnazjum, przy hali sportowej? Ponoć to była z ulicy Kraszewskiego w trakcie robót. Kto na to pozwolił, czemu to nie jest uprzątnięte? Ale tam była dziura zasypywana. Tylko że w tej chwili tam jest wielki bałagan, nie? I to tak gruz wystaje, korzenie wystają, nie jest ten teren w ogóle rozplantowany i uprzątnięty. Tak? I to, żeby tak się nie stało, tak jak w poprzedniej kadencji, że wywożony był gruz na naszą strefę, a później też składałem wniosek, gmina, urząd miejski poniósł koszt 70 tysięcy na tego uprzątnięcie. Tak? Według mnie to inwestor, który to robił, powinno być to w umowie zawarte i to powinien z tym porządek zrobić. Tak? A bardzo proszę. Panie przewodniczący, mam nadzieję, że się nie mylę, chyba uważnie wczoraj słuchałem, no ale powiem szczerze, że jeden z podwykonawców, który akurat tam to wszystko woził, zobowiązał się do rozplantowania tego i zlikwidowania hałdy. Mam też taką nadzieję, że poprzednicy tamtej kadencji mieli taką umowę zawartą, tak, no coś takiego, tak, bo pozwolić wywieźć na teren gminny hałdę i uprzątnąć później kto ma. No, znowu z naszych gminnych pieniędzy, to jest dla mnie marnotrawstwo, tak? Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Marek jeszcze. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Jak wygląda sprawa spycharki, która miała wjechać na strefę i zacząć tam podporządkować? Będzie już niedługo spychać. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to ja zamykam. Jeszcze. Zapraszam wszystkich radnych na 17 do zamku. Młodzież gimnazjalna się przygotowała. Będzie im bardzo miło. Mam nadzieję, że mieszkańcy Kożuchowa też przyjdą. Państwo chyba dostali zaproszenie, tak? Także zapraszam. I jest jeszcze jedna sprawa. Negocjowałem. Przekazałem policji, bo policja jest zainteresowana wybudowaniem komisariatu w Kożuchowie. I w poniedziałek mają dać znać, czy jednak te finanse są zabezpieczone, bo ponoć są, ale pani komendant główna policji w Gorzowie, która jest odpowiedzialna za inwestycje, jest na zwolnieniu. Także w poniedziałek będą mieli informacje, a działkę, którą zaoferowałem, to jest przy gimnazjum, tam gdzie ten gruz taki był. Tam jest 26 arów. Tak, tak. I są zainteresowani tą działką.
My przekazujemy, to bym Państwa wtedy poprosił, bo to radni muszą przekazać uchwałą tą działkę na rzecz policji i mam nadzieję, że ten komisariat tam powstanie. Pan burmistrz pozwolił mi jeszcze uzupełnić swoją wypowiedź, bo uczestniczyłem też raz w takim spotkaniu i z tego, co się zorientowaliśmy i przekazano nam, do wybudowania takiego komisariatu, to akurat to jest dosyć szybka sprawa, ponieważ policja posiada gotowe projekty, są to projekty modułowe dostosowane do ilości pracowników, do funkcjonalności na danym terenie, także myślę, że jeżeli do tego by doszło, a miejmy nadzieję, że tak, to myślę, że dosyć szybko by to powstało. Pan radny Pikulski, bardzo proszę jeszcze. Tak jak spytałem w interpelacjach, jeśli będą informacje od pani komendant z Gorzowa, to proszę o informację, jak to dalej będzie wyglądać. Nie no, temat musi być załatwiony, bo oni przewidują wykonanie inwestycji nawet do końca roku. Im się śpieszy, bo żeby póki jest kasa, to trzeba szybko wykorzystać, bo pójdzie na inne. Dlatego pani komendant specjalne zdjęcia porobiła tego naszego komisariatu, jak on wygląda. I ostatnio też mieli kłopot chyba z kominem. Tak? No, także... Dobrze, mamy kominiarza. Pani radna Grzelak, bardzo proszę. Ja chciałam się zapytać właśnie w kwestii nakładów finansowych. W jakiej części gmina będzie partycypować, jeżeli chodzi o komendę? Dajemy działkę. Aha, i nic więcej, tak? Aha. No to... Bynajmniej tak były rozmowy, mam nadzieję, że nic się nie zmieniło. Chodzi o działkę. Dla nich najważniejsze teraz, żeby gmina im przekazała działkę. To jest priorytet. Pan radny Szkiełowicz i później pan radny Andrzej Marek. Ja jeszcze mam pytanie, panie burmistrzu. To była pani z biura pracy. Ostatnio to pan burmistrz mówił, że mamy tam problemy z tym tu filią biura pracy u nas na ulicy Słowackiego, że tam jakaś była za poprzednika, jakaś tam była proponowana propozycja, tam nie wiem, remontów czy dostosowania, że to nie zostało jakby zrealizowane i że grozi tutaj do wyprowadzenia się tej filii biura pracy. Czy jakaś jest, nie wiem, w tej kwestii informacje, czy jest takie zagrożenie, czy jakiś jest inny pomysł realizacji tego wszystkiego, tak żeby no, mieszkańcy to tu było przedstawione, nie było tego problemu weźmy dojeżdżaniem do Nowej Soli przy tym transporcie, jakim mamy odnośnie tutaj komunikacji. Dziękuję. Po świętach się spotkam z panią dyrektor powiatowego Urzędu Pracy i będę w tej kwestii rozmawiał z nią. Pan radny Andrzej Marek, bardzo proszę. Zabranie głosu. Ja mam pytanie do pani skarbnik, bo kiedyś zadałem takie pytanie, jakie w stosunku do gminy mieszkańcy bądź jakieś firmy zadłużenie finansowe. Nie wiem, czy pani skarbnik to sprawdziła, czy jak to tam wygląda? Dziękuję. Tak, na koniec roku ogólne zadłużenie z tytułu podatków od osób prawnych i osób fizycznych wynosiło 1 000 000 zł. Dziękuję. Czyli zobaczcie, ile byśmy mieli chodników. Ale to będzie jakoś egzekwowane, tak, pani skarbnik? To jest jak, dziękuję. Myśmy rewitalizację rozpoczęli sami. Ktoś z państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Wobec tego chciałem państwa złożyć na koniec sesji zdrowych, spokojnych świąt, żebyśmy w tym gronie się lub większym jako mieszkańcy również spotkali po świętach. I mikrego dingusa życzę. Za tydzień jajka będą. Wobec tego... Sesja Rady Miejskiej.